Cześć, witajcie na moim kanale. Avengers Secret Wars ma być wielkim zwieńczeniem Multiverse Sagi i jeszcze bardziej ambitnym filmem niż Infinity War czy Endgame. Przed nami epicki crossover, w którym pojawi się szereg znanych i lubianych herosów Marvela. Nie tylko tych, których znamy z głównego MCU, ale również wystąpią tam inni bohaterowie, którzy otrzymali swoje kinowe adaptacje. O tym, jak będzie wyglądał ten film, będę rozmawiał z Michałem i Bartkiem z kanału Pora Imperatora. Cześć, witajcie. Siema. No cześć. Ten materiał podzielony będzie na trzy części, aby ułatwić wam poruszanie się po nim. W opisie znajdziecie spis treści z timestampami do wszystkich poruszanych tematów. W pierwszej części opowiemy o tym, czym jest Secret Wars, na czym polegał ten event w komiksach autorstwa przede wszystkim Jonathana Hickmana. Dzięki temu będziecie wiedzieć, jaka jest treść materiału źródłowego i w jaki sposób może wyglądać ewentualny film kinowy. W drugiej części pogadamy przede wszystkim o potwierdzonych informacjach, które mamy do tej pory o produkcji filmu Avengers Secret Wars. Dla informacji osób, które oglądają nasz materiał później, to omówienie nagrywamy w grudniu 2023 roku, kiedy jesteśmy świeżo po premierze drugiego sezonu serialu Loki oraz po premierze filmu The Marvels. Zebraliśmy wszystkie dostępne wówczas informacje, które myślę, że warto skomentować w tym materiale. W trzeciej części natomiast porozmawiamy, jak według nas będzie wyglądać film Avengers Secret Wars. Kogo zobaczymy na ekranie i kto wejdzie w skład Avengers i w jaki sposób będzie poprowadzona ta historia w MCU. No więc cóż, po tym krótkim wstępie chciałbym was zapytać o tym, czym będzie komiksowe Secret Wars i to będzie taka pierwsza część, pierwszy rozdział naszej rozmowy. Czym było Secret Wars w świecie komiksu? Znane są powszechnie dwie historie o tym tytule. Pierwsza autorstwa Jima Shootera, zrealizowana w latach 80. i druga, ta bardziej prominentna, autorstwa Jonathana Hickmana z 2015 roku, okraszona skądinąd pięknymi ilustracjami Esada Ribicia. Czy możecie w skrócie przedstawić, czym były oba eventy komiksowe, czym one się różnią od siebie i tak przedstawić w skrócie najważniejsze informacje, dzięki którym widzowie filmów i seriali mogą sobie wyobrazić, czym w ogóle może być nadchodzący film i czym było Secret Wars w komiksach? Ja zacznę od tego starszego Secret Wars, jeśli mogę, bo po pierwsze pamiętam go z animowanego Spider-Man Tasa, bo tam była taka lekka adaptacja tych starych Secret Wars. Nawet dosłowna adaptacja, bo się nazywał ten segment Tajne Wojny. Trzy odcinki tego były. I to nie jest szczególnie dobry komiks, ten z lat 80., chociaż jest to faktycznie jeden z pierwszych crossoverów i to takich faktycznie ważnych wydarzeń, eventów komiksowych, więc no ma swoje dziedzictwo, ma swoje ważne miejsce w historii komiksowej. Natomiast trochę widać, że jest to opowieść, to w zasadzie w cudzysłowie opowieść, inspirowana przez firmę Mattel i producentów zabawek, bo też pod zabawki trochę to było. Jest to też taka najprostsza możliwa opowieść, gdzie bierze się wszystkie postacie i jak te zabawki się je wszystkie w jeden pokój wrzuca i niech się ze sobą biją. Na pewno fascynujące tak z odgórnych rzeczy jest to, że jest Avengers i to jest grupa bohaterów bardzo wyraźnie ze sobą współpracujących. Fantastyczna Czwórka jakby współpracuje z tymi Avengersami jako jedna wspólna grupa i całkowicie osobna, zawsze tak na uboczu jest grupa X-Men. Czyli że ci X-Meni zawsze byli, znaczy wtedy w latach 80. też byli tak, że oni byli superbohaterami, ale tak obok gdzieś. No i dużo złoczyńców i to tych filmowych też trochę, bo najbardziej prominentny jest tam Doktor Doom, którego jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć, ale pojawia się tam też Kang na moment. Wprowadzona jest Tytania, czyli ta przeciwniczka She-Hulk, którą też widzieliśmy w serialu. Tych złoczyńców jest tam bardzo wielu. Więc Ultron się na chwilę przejawia na moment. Czy Andy Serkis z Black Panthera, czyli Claw, taki tylko w wersji właśnie komiksowej i też mocno, mocno makabrycznej. Ale jest to dosyć luźna opowiastka o tym właśnie, że jest tajemnicza siła spoza, czyli Beyond, czyli Beyonder, który potrafi pobrać sobie kawałki z każdego możliwego uniwersum, kawałki światów, tak żeby wyrwać tam i na jedną taką superplanetę wojny, na Battle World, czy na świat wojenny, sprowadzić najciekawszych, najsilniejszych graczy, czyli no i oczywiście Avengersów, X-Menów, złoczyńców i oni wszyscy razem walczą. W sumie największe dziedzictwo tej opowieści jest takie, że w pewnym momencie Peter Parker, Spider-Man
chodzi sobie po bazie, patrzy, o, wszyscy macie takie fajne kostiumy, to ja też chcę mieć nowy kostium. I tam podchodzi do maszyny, ale nie do tej, co trzeba, i przez przypadek zakłada czarny kostium, który okazuje się być kosmitą. I to, że on jest kosmitą, ten czarny kostium, to się dowiadomuje później, ale to, że go dostaje, jest wtedy... No, to jest komiksowo, nie jest to może najbardziej widowiskowa opowieść komiksowa. Znaczy, ona na owe czasy była super widowiskowa, bo to był pierwszy event Marvela po prostu, na skalę, którą chcieli dorównać, bo tak jakby była ambicja obok tego, powiedzmy, pomysłu zabawkarskiego, który jeszcze wtedy był, no dobra, był dosyć jasny, natomiast nie był aż tak sprzężony z maszyną Marvela, jak później, kiedy Avi Arad zaczął zarządzać właściwie już w latach 90. tą firmą. Więc przede wszystkim to była odpowiedź na kryzys na nieskończonych ziemiach DC, który był dwa lata starszy i który no, musiał nastąpić, bo DC miał potężny bałagan w swoim lore, w przeciwieństwie do Marvela. Marvel akurat ze względów różnych bardzo dobrze trzymał się pewnych redakcji, tak? I redakcje doskonale wiedziały, jak zarządzać tymi postaciami tak, żeby czytelnik, który jest na bieżąco i ma tych, nie wiem, $15 miesięcznie na wydanie na komiksy, bo takie mniej więcej były koszty, byłby w stanie swobodnie na przykład śledzić losy Wolverina, czy losy Cyclopsa, czy losy jakiejś tam postaci w konkretnych momentach, tak? To jeszcze nie był ten bałagan, który nastąpił dużo później. Co jest jeszcze ważne chyba, jeśli chodzi o Tajne Wojny, te shooterowskie, to to, że to faktycznie było Battle Royale, takie typowe bardzo mocno, rozpisane na praktycznie wszystkich, nie wszystkich, ale praktycznie wszystkich superbohaterów, jakich mieli w tym momencie na tapecie. Tam zabrakło paru tam nazwisk bardziej tych mistycznych, zabrakło paru tych pomniejszych jakichś tam postaci street levelowych, niemniej jeśli chodzi o superbohaterów, to był taki wszyscy kontra wszyscy, no bo faktycznie tych superzłoczyńców też tam trochę było, no i ta historia rozwija się w klasyczny dla eventów sposób, czyli superbohaterowie się spotykają, są zdezorientowani, więc zaczynają się bić na standardowo, ale aż dosyć szybko dochodzą do wniosku, że nie ma sensu się bić. Właśnie, lepiej współpracować, no i to jakoś tam działa. Sensownie chyba do tego wątku podszedł właśnie Justin Semper, który przepisał Tajne Wojny dla animowanego Spidermana, bo on właściwie odrzucił ten wątek początkowych starć, albo zminimalizował go do właściwie to nie wiem, kilkunastu sekund co jakiś czas, jak się superbohaterowie zbierają, Spider-Man szybko im wyjaśnia, o co chodzi, mówią, okej, dobra, to działamy. Co jest jeszcze ciekawe, w kontekście późniejszych komiksów, to jest taka ciekawostka zupełnie, bo Tajne Wojny wprowadzają nową postać poza oczywiście kosmitą z kosmosu, który stał się potem symbiotem, który stał się potem jedną, drugą Venoma i tak dalej, tę mitologię symbiotyczną rozpędził do granic niemożebnych, no to mamy jeszcze nową Spider-Woman, czyli Julia Carpenter, która grana przez, zdaje się, Sydney Sweeney, pojawi się w nowym filmie Madame Web. I ja tutaj tak tylko mrugam troszkę w te symbioty, bo ciekaw jestem, tak trochę zajawiając, czy Sony będzie miało jakiś wkład w Tajne Wojny MCU, ale to może w drugim segmencie. Inna ciekawostka zupełnie na marginesie jest taka, że w najnowszym, relatywnie nowym evencie Marvela Król w Czerni, który chyba był w Polsce wydany parę miesięcy temu, wyjaśnione jest niejako skąd ten pająk na klacie najpierw czarnego Spidermana, potem Venoma i że to tak naprawdę nie jest pająk, tylko symbol właśnie tego Nula, tego Króla w Czerni. Zabawne jest to, że tego pająka najpierw ma właśnie Julia Carpenter na swoim kostiumie. Na kostiumie po prostu zwykłym, tak? To nie jest kostium, który uszyli jej symbionci albo który byłby z kosmosu. I na bazie tego po prostu nowy kostium symbiont kopiuje logo właśnie Julie na klatę Petera. I Peter się boi, żeby się ona nie czepiała przypadkiem, że ją tutaj kopiuje, tak? No, może będzie spoko. No i było spoko, jak się okazuje. Tak, także te Tajne Wojny shooterowskie, one są takie trochę, jak na dzisiaj, słabo czytalne, ale to nic, bo dużo gorszym eventem, nieczytelnym zupełnie, jest event Tajne Wojny 2, napisany chwilę później, rozpisany na 12 zeszytów, gdzie ten Beyonder, który rozpoczął, czy jakby zainicjował te Tajne Wojny podstawowe, on stwierdza, że on teraz pójdzie na taką wyprawę po świecie i on chce zrozumieć ludzi, no i on przechodzi taką właśnie buddyjską niemalże metamorfozę przez 12 zeszytów, rozmawia, patrzy, siedzi, myśli, coś zniszczy, coś stworzy, jest to takie na poziomie mocno
egzaltowanym w zasadzie, to jest chyba to słowo, którego szukam, niedorzeczna chałtura, naprawdę katastrofa jakaś i jestem prawie pewien, że nie w tę stronę pójdzie Kevin Feige i reszta. Na pewno to nie jest to, co nas czeka. Co może być trochę bardziej bezpośrednią inspiracją, czyli to pewnie o czym mówił właśnie Łukasz, to Tajne Wojny, ale hickmanowskie, zbudowane czy stworzone w zupełnie nowym settingu, w zupełnie nowym świecie właściwie Marvela, bo tak jak mieliśmy tych superbohaterów, nie chcę teraz skłamać, ale załóżmy, że tak koło 40, 50 może na wysokości lat 80, z czego 1/3 w zasadzie, no może 1/2 załapała się do eventu. Tak, superbohaterów Marvela na wysokości 2015 roku to już możemy liczyć w setkach różnych, tak? I jasne, są takie wydarzenia jak Wojna Domowa, tak? Która jest o 7 lat starsza od Tajnych Wojen i tam faktycznie postarano się, żeby każdy superbohater, nawet ten, który pojawił się gdzieś tam na marginesie zeszytu New Warriors dodawanego do chipsów, miał coś do powiedzenia, tak? Czy jakby było wiadomo, jak on się ustosunkowuje do konfliktu Tony Stark kontra Captain America. Tutaj jakby też ta sytuacja musiała w jakiś sposób zajść, a do tego jeszcze dokłada się ten wątek wspomniany przez Łukasza, multiwersalny, tak? Czyli to, że ten nowy Battle World, który się pojawia w komiksach Hickmana, to do niego po pierwsze dochodzimy przez 3 lata runu Hickmana w Avengers, właściwie w 2 komiksach Avengers, czyli Avengers i New Avengers, gdzie Hickman powoli, ale sukcesywnie koncepcję multiwersalną swoją i problemu zagrożenia multiwersalnego właśnie tam rozwija. I ono jest z poziomu tak absurdalnie nieogarnialnego w zasadzie ludzką myślą, że to aż przerażające. Zresztą Hickman też lubi komplikować swoje narracje w sposób wszelaki, tak? To jeszcze w Avengersach się powstrzymywał, ale jego komiksy o S.H.I.E.L.D. to jest czasami po prostu to jest Frank Herbert komiksu po prostu. To jest coś absurdalnego miejscami. Niemniej, w tym momencie mamy po pierwsze właśnie różne warianty, tak, multiversa, więc ewidentnie coś, co gdzieś tutaj nam MCU też zajawia. Po drugie, również wielkim zwycięzcą Battleworlda, czy jakby postacią prominentną w tych Tajnych Wojnach jest Doktor Doom. W tym momencie... Którego nie mamy w tym momencie. Niczego nie mamy, ale trzymając się komiksów, tenże Doom jest tutaj jakby najistotniejszy, dlatego że Hickman właściwie, pisząc Doktora Dooma w Tajnych Wojnach, on niejako kończy znowu podróż Doktora Dooma ze swojej serii o Fantastycznej Czwórce, którą zaczął dekadę wcześniej, tak? Czy nie całą dekadę. Więc w tym momencie mamy połączenie wielu wątków, wielu aspektów, wielu smaczków, wielu wersji różnych, no i dużo zabawy konwencją, dlatego że Battle World i Tajne Wojny były przy okazji dla Marvela, wtedy dla Axela Alonso, który był naczelnym Marvelowym okresie, próbą takiego właśnie, wiecie, hook, line and sinker, tak? Czyli tej metody przedstawienia różnych pomysłów na wariacje na temat superbohaterów, bo może niektóre chwycą. I faktycznie zaburzonym leży komiks, który jest częścią tego Battleworlda z Tajnych Wojen, czyli Renew Your Vows, czyli jest polska wersja, jak to brzmi? Odnowienie ślubów, chyba tak? Tak, wyszło w każdym razie. Wyszedł ten komiks w Polsce jako jeden z nielicznych, chyba dwóch tie-inów do Tajnych Wojen. Drugim to Tajne Wojny Deadpoola, zdaje się, który też jest zabawny, bo dzieje się w czasie tych oryginalnych Tajnych Wojen. Trochę tłumaczy, gdzie Deadpool się przez ten czas podziewał i on jest jakby wpleciony w kadry, czy w te jeszcze wydarzenia. Jeszcze jest chyba historia o Torach. Aha, też była? Tak. Okej, to bo ja jeszcze nie tak dawno sobie odtwarzałem ten komiks z Jonathana Hickmana. Miałem go pod ręką, mam go dosłownie na półce, a nie chciałem już po niego sięgać, natomiast no jest upartka na półce. Tak. Jakby dla początkującego komiksomaniaka jest to, no tak jak już powiedziałeś, jest kilkanaście miesięcy wprowadzenia do tego wielkiego eventu, a sam ten event jest uzupełniany przez dodatkowe historie. I ja potem będę chciał w drugiej części nawiązać do tego, w jaki sposób to można przełożyć na ekran, ale jeszcze... Co może taki przeciętny, niedzielny czytelnik komiksów, takim jakim jestem ja, zapamiętać z Sekretnych Wojen Shootera? Venoma, że to był jeden z pierwszych crossoverów superbohaterskich i Bitewny Świat. No i ten Bitewny Świat również pojawia się u Hickmana i gdybyście mogli tak jakby bardzo wyraziście opowiedzieć,
I czy, jaka jest różnica między światem bitewnym u Hickmana, a światem bitewnym u Shootera? Bo myślę, że te różnice pomogą nam potem w tej dyskusji, w jaki sposób można go zaprojektować filmowo i czy to w ogóle jesteśmy w stanie zorganizować taką koncepcję. Bo jak ja rozmawiam z moimi gośćmi na kanale, ze studentami, gdzieś tam na eventach i się zastanawiamy, czy w ogóle ten bitewny świat to jest koncept kinowy. Więc gdybyście mogli najważniejsze założenia i jakby zestawić jedno z drugim, czy to jest, żebyśmy tak mniej więcej mieli pojęcie, o czym my mówimy, że tam jest kilkanaście światów opartych na konkretnych postaciach. Tak. Faktycznie problem z adaptacją Hickmana, i o tym jeszcze możemy później pogadać, ale jest to, że on jest bardzo gęstym pisarzem. W związku z czym, jeśli byśmy mieli analizować tak te wszystkie teorie, filozofie i motywy w różnych postaci, no byśmy bardzo długo musieli dyskutować. Hickman napisał taki niesobrobaterski komiks Manhattan Project i to jest też takie popłynięcie na wielu poziomach, na skali wielu lat i epopei, i multiversów i tak dalej, i tak dalej. Chłopak lubi komplikować swoje opowieści. Natomiast faktycznie jak już trafiliśmy do tego Battle Worlda, czyli kiedy już faktycznie jest jeden wielki świat złożony z mniejszych stref, to jest to nawet całkiem kinowe właśnie doświadczenie, w którym te poszczególne komiksy, tie-iny, te dodatki, tak jak na przykład właśnie Policjatorów, to są też osobne światy. I te osobne światy to jest kawałek tego uniwersum, w którym się ze sobą różni bohaterowie kłócą, walczą, dyskutują. Myślę, że jednym z takich ciekawszych medialnie światów był A-Force, czyli taki świat, który był pełen kobiecych superbohaterek i tylko ich. I całkiem to była sympatyczna opowieść o tym, że właśnie jeszcze ratują jeszcze jedną kobietę. Natomiast faktycznie te światy ze sobą się przenikały, czyli na przykład tak jak był film Old Man Logan, adaptacja Millara, no tak powstał właśnie, czy z tego komiksu starego kawałek tego Old Mana został wyciągnięty i był po prostu jednym z tych westernowych kawałków tego świata i tam te światy ze sobą się tam jakoś zderzały. No to jest też kwestia dosyć istotna w komiksach w tym czasie, a zupełnie nieistotna w tej chwili, chociaż może do tego też filmy będą nawiązywać, czyli do świata Ultimate. Bo w bardzo niewielkim stopniu. Mhm. Znaczy, faktycznie, bo co jest? Faktycznie było tak, że finalne zderzenie światów, może zacznijmy od tego, z czego się sklejał ten Battle World. Wiemy, że z różnych światów, ale też te rejony sklejeń, te miejsca, które były przeklejane, one były miejscami zderzeń światów wcześniejszych. Tak to było pomyślane przez Hickmana, że od jakiegoś czasu światy się zderzają, następuje miejsce inkursji i te miejsca zderzone jakby przenoszą się, czy finalnie wylądowały właśnie, czy z nich był wykuty ten świat Battle World, wykuty przez doktora Dooma, bo jakby też podstawą fabularną jest to, że Doom jakby oszukuje innych Beyonderów i ich wszystkich zabija i przejmuje ich kontrolę, czy kontrolę nad ich mocami, tak? Taka jest gdzieś tam jego ostateczna intryga. Potem powie w którymś komiksie, że byłem Bogiem, było to dla mnie uwłaczające, tak? Doom, jego megalomania jest po prostu legendarna. Tak czy inaczej, wracając do samego Battle Worlda, to dało w Marvelu potężną dawkę kreatywności, bo chociażby Renew Your Vows było próbą powrotu do tego status quo Petera Parkera jako męża i ojca, tak? Co potem też wystartowało w osobną miniserię właśnie o tym, jak to rodzina Parkerów sobie radzi jako rodzina superbohaterów. Tam dużo fajnych pomysłów się pojawia. Mary Jane też stało się luźnym pomysłem do zrealizowania w ramach tego ostatniego Spider-Verse, gdzie mamy to troszkę wrzucone i może coś z tego wyewoluować potem dalej. No i nawet Peter B. Parker trochę jest taką postacią właśnie z pierwszego animowanego. A sama Spinneret, czyli Mary Jane jako superbohaterka, pojawia się w którymś tam kadrze, je burgera tam u Miguela. Więc jakby jak najbardziej ten pomysł tam działa. Był pomysł, o którym Bartek nie wspomniał, czyli Siege, zdaje się, taki był tytuł tego komiksu. Ja go sobie tłumaczę jako Ajenci Tarczy, bo tam chodzi o to, że w tym świecie w pewnym momencie jest też jakiś taki element oddzielony wielką tarczą, to się nazywa tarcza, ale to jest mur tak naprawdę i mamy de facto grę o tron i nocną straż, tylko że oni są właśnie tą tarczą, która chroni przed tym, co jest za tym murem, tak? Więc coś, jak ktoś mi powie, że to nie jest filmowe, to nie wiem, co jest. To jest dosłownie przeniesienie bardzo filmowego konceptu.
parę takich innych pomysłów też się tam pojawiało. Nie no, ten pomysł na buddy cop movie z torami, tak, coś niedorzecznie pomysłowy i dobry, ma całkiem przyzwoity. I oczywiście ten Ultimate, bo była mowa o tym, że się zderzyły dwa światy, to jakby ostatnie dwa światy, które się zderzyły, to był właśnie świat 616 i 1610, czyli te ziemie zwykła, nasza podstawowa i Ultimate. Tak. No, od tego się zaczyna cała ta historia Hickmana. Tak. Zresztą przepięknie narysowana przez Libicia. Mm-hmm. Ja bardzo cenię jego estetykę, bo tam jest bardzo dużo operowanie bielą i czernią, co mi się bardzo, bardzo podoba. Ja jestem bardzo pazerny na tego typu kadry, gdzie mamy głębokie przemyślenia, one są zawarte w jednych takich, wiecie, zdaniach, czy nawet w jednych słowach, i on sobie tak myśli sobie, zastanawia się nad naturą rzeczy, i to jest takie niesamowite. Zresztą to ma genialne podsumowanie w ramach samego tego komiksu i w finale tej historii. Także przepraszam, że ci przerwałem, ale musiałem to wrzucić, bo myślę, że jeżeli chodzi o taki zmysł graficzny, to bardzo mi się po prostu podobały tam te ilustracje, i jakbyście mogli coś więcej na ten temat opowiedzieć, zestawiając to właśnie z dziełem z lat 80., bo ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem estetyki nowych komiksów, tych, powiedzmy, tych, które mają tak, nie umiem się wyrazić, ale to takie są przestrzenne, takie imitują efekt 3D. Wy będziecie prawdopodobnie umieli to nazwać bardziej profesjonalnie. Ja lubiłem, jak jest bardzo prosta kreska, operowanie bielą, prostymi kolorami, i te powiedzmy z lat 60., 70., 80., 90. mi estetycznie lepiej siedzą niż te współczesne. Nie wiem, jak u was. Być może to jest też okazja, żeby trochę na ten temat się wypowiedzieć. Jak wy oceniacie, w jaki sposób to ten komiks pod kątem wizualnym wygląda? Aż szybko tylko pokażę. No, dwie rzeczy tylko. Pierwsze, Esad Ribic jest świetnym rysownikiem do rysowania rzeczy trudno ogarnialnych umysłem, bo on się zarówno dobrze sprawdza właśnie jako rysownik Tajnych Wojen i właśnie pod batutą Hickmana, nadaje tym malarskim, w zasadzie takim mocno melancholijnym wielokrotnie, bo to jest bardzo melancholijny komiks, myślę o Tajnych Wojnach. Tam akcja dzieje się na przykład na takich rozbitych kadrach, gdzie właściwie postacie znikają, tam nie ma właściwie żadnej emocji generowanej przez taki suspens typowo związany z akcją, ale wszystko dzieje się w dialogach praktycznie, tak? No, najważniejszą rzeczą jest to, że Miles Morales ma 7-letniego hamburgera w kieszeni. To jest jak najistotniejsza kwestia z Tajnych Wojen wynikająca, tak? Też nawiązująca trochę do tego Ultimate'a, bo tam faktycznie parę postaci z uniwersum Ultimate trochę zaczyna mącić, co prawdopodobnie nie będzie miało żadnego znaczenia dla MCU, ale dobra. I druga rzecz, jeśli chodzi o kreski, to tutaj trochę nie ma czego porównywać, bo przez te 25 lat, no trochę ponad 20 lat, zmieniło się absolutnie wszystko, jeśli chodzi o rysowanie i narrację komiksową. Zacznijmy od tego, że praktycznie nie stosujemy obecnie w komiksach mainstreamowych dymków narratorskich, tak? One się pojawiają w jakimś tam stopniu właśnie w Tajnych Wojnach, ale to najczęściej są właśnie też kwestie innych bohaterów, którzy gdzieś tam wypowiadają po prostu voice-overem niejako pewne rzeczy. To nie jest narrator wszechwiedzący, to nie jest to, co było, chociaż było Shootera, gdzie no, często to, co się dzieje na kadrze, mamy jeszcze jako zduplikowane, czy jakby dopowiedziane w dymku obok, prawda? Dlatego też narracja pojawia się tylko w komediowych komiksach ewentualnie, współcześnie. Albo właśnie, kiedy Esad Ribic rysuje Eternals, bo to jest taka moja wolta do rzeczy niewyrażalnych obrazem. Esad Ribic narysował cały w zasadzie komiks Kiona Glena o Eternals, i tam jest narrator, którym jest planeta Ziemia. I to jest niedorzecznie dobry pomysł. No ale to właśnie dlatego, że Eternals jest niedorzecznym komiksem i konceptem, to te niedorzeczne pomysły też zyskują na znaczeniu. Wracając troszkę do tej estetyki, to ona tu faktycznie idzie w zupełnie innym kierunku, no bo jednak ten Battle Royale, jakim miała być oryginalna wersja tej historii, czyli Tajne Wojny Shootera, no to wszyscy kontra wszyscy, coś tam się biją, wybuchy, eksplozje, wiadomo, pompatyczne pozy, patos i tak dalej. I dużo postaci w kadrze napchane, tak. Im więcej, tym lepiej, żeby faktycznie dzieci mogły z lupą siedzieć i wypatrywać swoich ulubieńców. Na tym ta eventoza potem też trwała, jak zobaczyłem, nie wiem, Wojny Nieskończoności, Krucjaty Nieskończoności, Rękawice, to tam też te plansze, gdzie się wszyscy biją ze wszystkimi, będą jakby takimi magnesami. Są rany, Wojna Domowa robi to samo, tak? No a Tajne Wojny totalnie z tym zrywają, totalnie są
czymś innym. Tam w zasadzie fabuła się już dokonała, znaczy tam się niewiele dzieje jak na taki event, tylko po prostu no ten Doom jest już wszechwładny, ale nie wszechwiedzący i wiemy, że musi upaść, bo jak do tego wszystko dąży. Jest parę. Te komiksy scenek poboczne mają jakieś tak opowieści, ale też komiksy ale poboczne, każdy ma innego rysownika, więc po prostu one są reprezentacją tych światów widewnych, tego kawałka świata widewnego, jest bardzo konkretnych. A opowieść już nie, no. Tak, główna opowieść jest bardzo ładnym zbiorem obrazków, takich jak, nie wiem, Doom, który faktycznie zabija Thanosa, co też jest jakby niewykonalne w świecie Marvela, on to robi i tak dalej. Takie właśnie ładne plansze, które możemy sobie powiększyć i wydrukować, zatułować, nie wiem, coś z nimi zrobić. Trochę do czego innego służy, tak, ten komiks. I wbrew temu, że jest taki olbrzymi, to cały ogrom tego świata jednak jest w tajinach, a sama historia jest mocno kameralną historią, w zasadzie konfliktu Richardsa z Doomem, tak, bo do tego się sprowadza. Bartek. Czy by znaczyło, że jest to event fantastycznej czwórki trochę, tak naprawdę. Do czego ja zmierzam? Bo zadaję wam pytanie właśnie o różnicę między kreską w jednym komiksie, a w drugim komiksie, ponieważ ostatnio czytałem dość interesującą książkę Pejzaże miasta w komiksach autorstwa Matyldy Sęki-Wanek i jest to książka, która mi trochę otworzyła oczy, w jaki sposób możemy tą komiksową estetykę przekuć na filmową scenografię i to jest jeden z może nie głównych problemów obecnego MCU, chociaż nie, zaryzykuję, że to jest jeden z głównych problemów obecnego MCU, czyli taka niedbałość właśnie o kostiumy, o scenografię, o odpowiednie oświetlenie, o rekwizyty. Jak ostatnio mieliśmy możliwość na waszym kanale Pora na Imperatora przedyskutować właściwie, przeanalizować dogłębnie właśnie serial Loki, zarówno pierwszy, jak i drugi sezon i my tam się zachwycaliśmy, czy bardzo dobrze ocenialiśmy właśnie te rekwizyty, scenografię, tą głębię, która bardzo kontrastowała z tym, co ostatnio Marvel wypluł, czyli na przykład z Ant-Manem 3, gdzie to było absolutnie nieoglądalne. No i teraz mamy ten koncept bitewnego świata, który jest skomponowany z wielu różnych części, które można w formie filmowej zaprezentować w bardzo różny, ciekawy, interesujący sposób. Ja osobiście mam nadzieję, że to nie będzie po prostu CGI, tylko że ten świat bitewny zostanie nam pokazany w jakiś interesujący sposób, bo komiksy właśnie robiły to w interesujący sposób. Czy no jest jakiś taki świat, na który macie największą chęć zobaczyć? Mhm. Właśnie filmy animowane Spider-Verse pokazały, tylko że w gatunku animowanym, w sensie w tej technice animacji, że każdy świat czy każdy uniwersum w multiversum może być po prostu inaczej animowane. Albo tak jak to w sumie filmy aktorskie potrafią robić, mają inne filtry kolorystyczne, czyli to samo ujęcie może być Meksykiem albo Polską w zależności od tego, czy jest bardziej pomarańczowe, czy bardziej szare. No tak, i tak, na podobnej zasadzie można by te światy pokazywać. Znaczy ja podejrzewam, że to i tak wszystko będzie w komputerze bardzo mocno, w sensie, że CGI, natomiast kwestia jest tego, czy widzowie się przejmują tym, że to jest CGI, czy nie. Na obronę Ant-Mana Quantum Manii powiem za Miśka, że tam jednak jest to kawałek fikcyjnego, magicznego świata, w którym budynki biorą udział w wojnie, a potem żałują poległe inne budynki, które w tej wojnie przegrały, więc tam są motywy, które można uznać za genialne i które lepszy reżyser sprawiłby, że wszyscy o nich mówią do dzisiaj. Albo z lepszą postprodukcją po prostu. Albo lepszą, no to generalnie właśnie w trochę lepszym wykonaniu. Także nie wiem, na ile oni wizualnie będą w stanie się skupić na tym, że pokazujemy tą różnorodność uniwersów, a na ile to będzie, no mówimy o tym filmie, trochę Battle Royale, w sensie, że będzie to po prostu jedno z tych, a tych filmów było kilka tak naprawdę, tylko żaden superbohaterski chyba, że no po prostu mamy jedno miejsce, mamy dużo ciekawych postaci i one teraz się nawzajem mają strzelać. I być może to nie będzie Battle World, tylko będzie po prostu taki Battle Royale, jak w klasyce japońskiej. Więc teraz tak, zakładając, weźmy na moment, że te aktualne plotki o tym, że Secret Wars ma być eventem dwufilmowym, czyli być może dostaniemy dwa filmy po 2,5 godziny, czyli mamy 5 godzin do wykorzystania. Czy nawet w ramach 5-godzinnego tworu jesteśmy w stanie zaadaptować tę historię w jakiś satysfakcjonujący sposób? Czy to będzie po prostu tak, jak rozmawiałem z wieloma swoimi rozmówcami, że Secret Wars będzie tylko nazwa? Ewentualnie te inkursje, bo one zostały już wprowadzone w drugim Doktorze Strange'u i to będzie tyle.
po prostu Secret Wars to po prostu będzie multiwersalne łubu-dubu i nie będziemy po prostu nawiązywać ani do Shootera, ani do Hickmana, ani właściwie do niczego, tylko to będzie bardzo, bardzo, bardzo luźna adaptacja, albo też wzięcie tylko kilku elementów, a reszta to będzie po prostu takie bardziej rozbudowane endgame. Już dawno żaden film MCU nie próbował jakoś mocniej inspirować się na serio komiksami, mam wrażenie. Znaczy, w sumie od początku MCU najlepsze, co adaptowało, to ideę postaci, czyli to, co stoi za postacią, osobowość postaci, a niekoniecznie fabularne wydarzenia. Więc nie wiem, czy tutaj się to jakoś mocno zmieni i myślę, że nie musimy jakoś mocno się nastawiać na to, że wezmą coś z Hickmana albo szczególnie z tych starych komiksów z 1984 roku, tylko raczej no myślę, że dobrym śladem tego, co możemy się, czego się możemy spodziewać, to na przykład Spider-Man trzeci, czyli nie wiem, Secret Wars Spider-Manów, w którym no właśnie, mieliśmy całkiem duży crossover filmowy, w sensie, że właśnie widz, który ma więcej niż 20 parę lat i pamięta oglądanie w telewizji w domu albo jeszcze nawet w kinie te pierwsze Spider-Many, czy właśnie tutaj byliby X-Men, Singera i wszystkie późniejsze filmy Foxa, no to być może w tą stronę pójdą, że będzie to faktycznie taki event filmowy, nawiązujący do innych filmów, zamiast wymyślania jakiegoś multiversum, które sięga i pokazuje, nie wiem, inne wersje Ironmana, Kapitana Ameryki, czyli właśnie pokazuje tą multiwersyjność taką, że okej, to teraz pokazujemy każdą możliwą wersję superbohatera, tak jak z kolei to zrobił Doktor Strange, więc w zasadzie wszystko jest możliwe. Mhm. Doktor Strange też się zatrzymał w pół kroku, bo tam te wersje były cztery, tak, jeśli dobrze liczę. Tak, to multiversum obłędu to były ze trzy uniwersa tak naprawdę. No, więc jakby jasne, że to jest jakiś taki trop, który nam pokazuje, ile wyobraźni mają ci twórcy, którzy no właśnie, muszą się liczyć z wieloma rzeczami, z którymi twórcy komiksowi liczyć się nie muszą, jak chociażby dostępność aktorów, dostęp ich garze, wariacje, kostiumy, tak, ustawianie świateł. Pamiętajmy, że zatrudnienie aktora to nie jest tylko zatrudnienie aktora, ale też jego właściwie całej firmy, którą on obsługuje, czy która jego obsługuje, od oczywiście jakichś tam kostiumografów, makujażystów, fryzjerów, trenerów personalnych, po ludzi, którzy stoją za światła, tak, i tak dalej. Więc mnie to w ogóle fascynuje, czyli jeżeli zgolisz się na łyso do jakiejś roli, to twój stójkowy, na którym sprawdzają światła pod ciebie, też musi się ogolić na łyso, czy to jest tego typu poświęcenie, tak? Pewnie tak. Szczególnie kaskaderzy, tak. Kaskaderzy również. To też z tym też często bywa tak, że ci kaskaderzy jeżdżą za aktorami konkretnymi, prawda? Także totalna logistyka, którą Marvel, będący małym studiem, cały czas, pamiętajmy, że to nie jest takie duże studio, i który mimo wszystko, z tego co wiemy, bardzo dużo postprodukcji czy tych elementów reżyserowania akcji jakby robi niezależnie, tak? Czyli oni je robią często nawet zanim scenariusz okrzepnie, bo im to się sprawdziło kilka razy, teraz się przestało sprawdzać, to są wszystko sytuacje, w których no a dorzućmy jeszcze, nie wiem, pięciu Doktorów Strange'ów, albo zróbmy tak, żeby Tony Stark spotkał swoich rodziców po raz piąty i tak dalej. To są rzeczy, które w moim odczuciu nie będą miały miejsca. Że tutaj w zasadzie, jeżeli Secret Wars mają zakończyć sagę multiwersalną, tak, to ja bym obstawiał trochę tak, że my się z Kangiem pożegnamy chwilę wcześniej w Kang Dynasty, a on jakby jakimś takim Hail Mary czy coś rozwali multiversum, no i nie wiem, Loki to poskłada jak może, czy cokolwiek się stanie, co sprawi, że bohaterowie będą musieli odbudować to multiversum. Być może, i tutaj właśnie jest moja teza, pojawi się, jeżeli coś się pojawi z Tajnych Wojen, to być może z tych oryginalnych, czyli Galeria Złoczyńców jakaś tam pojawi się po to, żeby jeszcze raz tak, te postacie wykorzystać w trochę innej sytuacji, czyli być może Ultron się przebiegnie gdzieś, tak, trochę na tej samej zasadzie, na której niejako działał pierwszy sezon What Ifów, gdzie faktycznie tego Ultrona wykorzystali troszkę do Hawksheedy, no i on zaczął być istotny dla MCU, bo był po prostu no udany, tak? W jakimś a Beyonderze? Bo czy będziemy mieli obawiam się, że to jest koncept zbyt abstrakcyjny. Że, tak? Tak, myślę, że tak, że bardzo słabo, inaczej,
Marvel bardzo boi się i słusznie moim zdaniem uciekać w abstrakcyjne koncepcje, bo jeżeli już ucieka, to wychodzi z tego czwarty Thor, który w zasadzie dużo miesza, jeśli chodzi o kategorię boskości na przykład, tak? Bo wszystkie trzy poprzednie Tory ustawiały nam bardzo do nikiemnisku chociażby wizję Asgardu, a czwarty wjeżdża w to, że są bogowie i oni z racji tego, że bogami rozpadają się na złoty pył i tak dalej, że są w ogóle jakaś kategoria zabijalna, dziwne pomysły, tak? Ale skoro ten film będzie w 2027 roku, a my jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądała szósta faza, oprócz tego, że jest w niej Kang Dynasty, Secret Wars i Fantastyczna Czwórka, tam pewno pojawią się jeszcze jakieś filmy. Nie sądzisz, że oni nie zaryzykują jakiegoś, powiedzmy, nie wiem, Eternals 2, Doctor Strange 3, żeby oni jednak, ci Beyonderzy, się pojawili i byli takim narzędziem dla Michaela Waldrona przy pisaniu tej historii, bo myślę, to by po prostu dużo ułatwiło. Czy bardziej wolicie ten koncept, że Kang rozwala uniwersum i Loki to po prostu poskłada, czy w jaki sposób po prostu do tego eventu dojdzie? To nie wiem, może... co będzie lepsze, ale wydaje mi się, że jak w 2025 będziemy mieli tych filmów chyba 5 czy coś takiego, w każdym razie dużo, bo przekładali z przyszłego roku, to chyba Disney jako korporacja dążyć będzie jak najszybciej do jednak zrobienia filmu Avengers. To znaczy, że jak już zapowiedzieli Avengers 5 i 6, w sensie Kanga i Secret Warsy, to będą do nich dążyć jak najszybciej, nie czekając na jakieś filmy pośrednie. Będą chcieli jak najszybciej pokazać wielki event, patrzcie, my jesteśmy Marvelem, jeszcze potrafimy. Więc pewnie nie będą mieli, nie dadzą szansy za bardzo na wprowadzanie. Ja cały czas będę obstawiał w tym, że Beyonderzy są konceptem mocno abstrakcyjnym. Że to jest, że jeżeli już wprowadzamy kolejną instancję wszechpotężnych istot, no to jakby brzytwa Okama tu działa, tak? Nie twórzmy bytów ponad potrzeby, mamy tych nieszczęsnych celestiali, którzy w zasadzie mogli być funkcjonalnie Beyonderami na tym etapie, tak? Wydaje mi się również, że my to sobie trochę z takiego nerdowskiego punktu widzenia możemy rozkminiać, co jest fajniejsze, co mniej fajne, ale niedzielny widz, jak zobaczy Living Tribunal albo Eternali, no to będzie miał, gdzie Eternali, albo właśnie Celestiali w jakiejś funkcji innej niż ta taka zakulisowa, albo właśnie Beyonderów, albo nie wiem, personifikacja abstraktów, tak, in-betweenerów, co tam jeszcze chcemy, co jeszcze mogło przebiec przez jakiś event. Czy to się pojawiało też przy okazji w Hickmanowskich Tajnych Wojnach, bo jakby tutaj była jedna z rzeczy, którą Hickman musiał załatwić, zanim w ogóle do Tajnych Wojen doszło. On musiał wykluczyć te wszystkie abstrakty, tak? Jakby tak, to jest taka sekwencja, w którymś zeszycie będącym jakby drogą do Tajnych Wojen, ten czas się kończy, że zdaje się właśnie Thor, zdaje relację, że on tam przeleciał się przez kosmos, okazuje się, że to właśnie Living Tribunal nie żyje, że tam ktoś tam zniknął, to pogasły słońce, Invitunera nigdzie nie ma, tak? Ze śmiercią nie da się dogadać i tak dalej. W sensie jakby w danym momencie po prostu ten wszechświat marvelowski jest na tyle obudowany w różne pomysły, nazwijmy to po imieniu kwasowe z lat 70., że zbudowanie koherentnej narracji, w której nie pojawi się nam Deus Ex Machina, która wszystko naprawia albo wszystko zepsuje, jest trudne. I Marvel, jeżeli miałby Beyonderów tutaj wstawić, mówmy się, znaczy nie musimy się umawiać nawet, Beyonder pierwszy i Beyonderzy w Tajnych Wojnach pozostali Hickmana, oni byli po to, żeby uzasadnić, że nagle wszyscy się spotykają, tak? Że to jest jakiś taki właśnie przyczynek do zebrania tych bohaterów. On nie jest konieczny. On nie jest konieczny na tym etapie, bo po prostu zadajesz sobie, pojawia się więcej pytań niż odpowiedzi. Marvel już dużo takich pytań światotwórczych sobie wpuścił, z którymi nie ma co zrobić. Już pomijam Celestiali, ale mamy ten problem właśnie bogów z trzeciego toru, czy te Infinity się pojawia w czwartym torze, tak? Tak. Pojawia się problem śnienia, który też jest absurdalny z drugiego Doktora Strange'a, że o to jak śpimy, to przechodzimy między różnymi wariantami w różnych multiversach, tak? Co jest sporym problemem neurofizjologicznym, jak się o tym zastanowimy, tak? Bo czy przypadkiem w trzecim Iron Manie, kiedy Tony Stark ma koszmar, to jest jego PTSD, czy może on odwiedza inny wszechświat, którego wtedy nie ma albo jest. No. Jedną siłę wyższą, którą chciałbym zobaczyć, i to jest też siła kosmiczna, czyli to jest pomysł kosmiczny, idea, która i tak będzie trudna filmowo, ale bardzo bym chciał, i ona pasuje znowu do Secret Warsów z lat 80. To jest Galactus. I to jest Galactus, który po prostu ma tam te 100 metrów, czy ileś, jest ogromną postacią, który jest po prostu fizycznie wielki, jest tak duży, że nie zwraca uwagi na głosy maluczkich ludzi. I jest właśnie w Secret Wars taka scena, gdzie Reed Richards właśnie próbuje nawet negocjować z Galactusem, bo tam jest rzecz, on by coś wyjaśnił, by się wszystko ładnie potoczyło, no ale Galactus musi Galactus chować. I mam nadzieję, że nawet niekoniecznie w tym evencie, ale po prostu w świecie MCU ta idea tego, co w
Fantastycznej Czwórce poprzedniej kinowej i na przykład w Green Lanternie, czyli zamiast wielkiej kosmicznej chmury faktycznie będzie wielki facet w różowym kostiumie, który po prostu jest głodny i chciałby zjeść planetę. Czy da się ten film zrobić bez doktora Duma? Albo... Dałoby się. Da się. Tylko pytanie, czy będzie tam jakiś złoczyńca w ogóle? Właśnie to jest to, co chciałem... Na czym się chciałem zastanowić, bo moim zdaniem, jeżeli premis pod tytułem Kang ginie w piątej części, zostawia nas z Battle Worldem, będzie prawdziwy, to nam nie jest potrzebny fizyczny antagonista, który będzie tym mastermindem za wszystkim. To może być to właśnie, po prostu odkręcenie sytuacji. Będzie odkręcenie i będą przeszkadzajki, czy nie, czarna czaszka przybiegnie znowu, czy tam właśnie Ultron, czy być może ktokolwiek inny, tak? Magneto z któregoś wariantu, tak? Microfad Galeria złoczyńców, tak zwane. Więc tutaj nie trzeba jednego Thanosa, tak? Być może to jest jakieś wyjście też tego dylematu kangowskiego, który ma gdzieś z tyłu Marvel, tak? Tylko być może właśnie, może się okazać właśnie, że Kang jest vilanem na rozbieg, tak? A faktycznym problemem będzie jakieś takie właśnie konsekwencje jego działań. Rzeczy, tak. Za tym też może przemawiać to, że tutaj dużo łatwiej bez takiego właśnie kociokwiku jeszcze z super złoczyńcą nad wszystkimi złoczyńcami zagrać nostalgią, tak? Bo naprawdę nie widzę przeciwwskazania, nawet widzę wręcz oczyma duszy mojej sytuacji, w której chcemy tutaj, nie wiem, dobiec do jakiegoś magicznego artefaktu, bo trzeba powstrzymać rozklejanie się rzeczywistości, a tam stoi Dormammu, tak? Albo stoi Magneto któryś, albo właśnie, nie wiem, może nawet nie będzie ten Doktor Doom, ale są z tej czwórki z 2014 czy 15 roku, tej nieoglądalnej, tak? No i też mogą to być takie żarty, tak? Fantastycznej. Tak, Fantforstic, tak. Fantforstic. Ten wspaniały film. Więc w tym momencie na to trochę bardziej liczę. Jeśli chodzi o Galactusa, to bardziej liczę chyba niż na wielkiego stwora, na no, nieco bardziej przyziemną, ale bardzo mnie fascynującą ideę Galactusa z Uniwersum Ultimate. Jak ktoś nie wie, to jest taka historia, że tam Galactus został przerobiony na chmarę Galactusa, czyli chmarę zjadaczy światów, którzy przypominają żniwiarzy z Mass Effecta i oni lecą przez tę galaktykę po prostu i zjadają. Tak? No i jakby wszyscy superbohaterowie muszą się zjednoczyć, żeby przekonać chmarę Galactusa, że Ziemia jest niestrawna. To jakby cały premis. Co wydaje mi się razy dużo bardziej rozsądne w tym sensie, że fajnym pomysłem to jest po prostu, a po drugie bardziej przyziemnym w tym sensie, że troszkę jak Marvel odjeżdża w abstrakcję, to bywa różnie, tak? To bywa naprawdę czasami niejasne to, co się wyprawia, no i zaczynają się pytania ontologiczne, tak? To nie powinniśmy zostawiać widza, zwłaszcza kinowego, z pytaniami ontologicznymi, bo nie wiem, po Moon Knightie możemy się zastanawiać, jak to jest, że Khonshu przekręcił gwiazdy i nikt i co on tam zrobił problemu, ale przy filmie kinowym tego typu elementy nie powinny być pozostawione w głowach ludzi, tym bardziej, że wrócę do czegoś, co chyba zacząłem mówić, ale chyba nie wybrzmiało. To będzie finał tej sagi, więc on powinien być payoffem. On powinien zostawiać widzów z takim samym poczuciem, jak Endgame zostawiło widzów pod koniec sagi Kamieni Nieskończoności, czyli cieszę się, że to obejrzałem. Tak powinno być. I to powinno być jedyne uczucie, z którym zostaje widz po takim filmie. Nie powinien mieć wątpliwości. Czy ja mogę coś kontrowersyjnego jeszcze? Kontrowersyjnie zacytuję niedosłownie Jossa Whedona, bo ja wiem, że Joss Whedon, jak się okazuje, nie jest dobry we współpracy z ludźmi i nadużywał swojej władzy i generalnie no, należy mu się krytyka za pewne zachowania, ale jednocześnie nadal uważam, że należy go cenić jako scenarzystę i twórcę komiksowego i filmowego, a Joss Whedon zaraz po Avengersach, czyli przed Age of Ultron, powiedział, że jemu się marzy tak najbardziej, jeśli chodzi o film Avengers, żeby ich wszystkich zamknąć w jednym pokoju i niech siedzą i niech dyskutują. Innymi słowy, spoko, wszystko to, o czym mówicie, to jest fajne. To znaczy, że multiświatowość i jako idea fabularna daje bardzo dużo możliwości. Można z tego zrobić naprawdę niesamowite rzeczy, ale jednocześnie i Endgame był takim filmem, który był we wszystkie strony za bardzo, zresztą Infinity War też, także w sumie obydwa te Avengersy to były takie filmy, które bardzo mocno robiły wszystko.
I ten przesyt i w Strange'u i w Spider-Manie trochę też jest. Znaczy właśnie tych postaci mamy bardzo dużo, tych złoczyńców mamy tam wielu, może trochę za dużo. I ten horror w Doctor Strange'u drugim jest taki bardzo intensywny, w sensie, że tam biegają bardzo dużo. Nie ma miejsca na oddech. Tak, bo się przyzwyczailiśmy, przepraszam, że ci wrzutkę zrobię, przyzwyczailiśmy się, że to są filmy akcji. To jest ciągle eskalacja. To musi ciągle eskalować i spoko, ja to rozumiem, ale z drugiej strony musi być ciekawym wyzwaniem te wszystkie propozycje, które Kevin Feige wysłuchuje, w którym pomyśl sobie, 10 postaci siedzi w jednym pokoju i rozmawiają. I ja jestem przekonany, że scenarzyści takie pomysły wymyślają. I wbrew pozorom takie Secret Wars też może być taką opowieścią, gdzie faktycznie tu chodzi o konflikt postaci, tak? O konflikt między, nie wiem, Fantastyczną Czwórką i Avengersami i ścieranie się tych silnych osobowości, no bo tym są superbohaterowie zazwyczaj, że oni są dużo bardziej niż normalni ludzie, w związku z czym te kolorowe postaci, trochę tak jak pierwszy film Avengers, którym też to, co Whedon też bardzo dobrze potrafi, no to właśnie kilkoma zdaniami doprecyzować, czym dana postać jest. I spotkanie się Iron Mana z Hulkiem to nie było tylko napieprzanka, tylko też moment tego spotkania najmądrzejszych ludzi akurat w tej części świata. A tego też nie widzieliśmy od bardzo dawna, bo też trzeba pamiętać, że kiedy rozmawiają Avengers, no będzie Kang, więc już mam nadzieję, jakąś satysfakcję z tego, że oni jednak ze sobą rozmawiają, będziemy mieli, ale już dawno żaden superbohater z drugim nie miał okazji się za bardzo kolegować przez te ostatnie filmy i seriale. Poza Marvels, tylko, że to jest film, którego nikt nie obejrzał, niestety. Dobrze, że powiedziałeś o tym, że te filmy muszą eskalować i szczególnie filmy z serii Avengers, bo mam takie wrażenie, że my jesteśmy pewnymi zakładnikami oczekiwań. Znaczy nie zrobimy filmu Avengers, w którym postacie siedzą w jednym pokoju. Tak? Mogą sobie siedzieć przez na przykład, nie wiem, kilka scen, tak jak to mamy w Endgame, gdzie oni tam robią wielką naradę, zastanawiają się, jest im smutno, potem lecą do tego Thanosa, okazuje się, że to nie kończy się powodzeniem, że mimo tego, że go odrąbali głowę, to podnoszą porażkę, potem jest to wielkie zbieranie się, ale to mogło trwać nawet w takim wielkim filmie jak Endgame, jeden akt, a potem musieliśmy po prostu przejść do czynów. I wydaje mi się, że jesteśmy w stanie maksymalnie w tych filmach poświęcić jeden akt, pół godziny, 40 minut na jakieś kamery, na takie pogadanki, a potem to musi być po prostu łubu-dubu. Musi to być, bo widzowie tego oczekują. I my już prezentując filmy z serii Avengers, no nie jesteśmy w stanie uciec do jakichś kameralnych historii. To zawsze będzie coś więcej. I się zastanawiam, że jeżeli MCU będzie w ogóle trwać, i wprowadzimy kolejne wielkie zagrożenie i kolejne eventy po Secret Wars, to jak to będzie można bardziej przebić, ale to jest myślę, że pytanie odłożone bardzo, bardzo, bardzo daleko w czasie, czy da się to w ogóle przeskalować. Te pytania zadają sobie twórcy komiksowi, więc faktycznie to, co mówisz, że właśnie to już zrobiliśmy wszystko, co możemy dalej, to jest to, co faktycznie scenarzyści komiksowi, którzy właśnie nie są ograniczeni wyobraźnią i tylko muszą, znaczy nie są budżetem, tylko właśnie tylko wyobraźnia ich ogranicza, i no trochę im się udaje, znaczy niektóre z tych kolejnych eventów nadal są udane, więc zobaczymy, jak to będzie z filmami. I twoją wypowiedzią chciałbym rozpocząć drugi rozdział naszej dyskusji, ponieważ mam takie wrażenie, że w Endgame mamy tą wielkie podsumowanie tych 11 lat, a potem zaczęliśmy się zastanawiać jako fani, jak można to jeszcze bardziej wyeskalować. Mamy to multiversum i możemy po prostu bardzo prosto podejść do tych filmów z Avengers, że to po prostu jest okazja do spotkania wszystkich ze wszystkimi, wszystkich, których robimy. Po prostu Tobey Maguire z Hugh Jackmanem mogą wyruszyć wspólnie na misję. Na przykład Tom Holland może wyruszyć na misję, nie wiem, z Chris Evansem, ale jako pochodnią. Albo wyobrazić sobie bardzo różne zestawienia, nie wiem, dwóch Magneto spotka się z Wandą i jakoś jeszcze multiwersalną Wandą. Możemy po prostu zestawić te klocki w bardzo różny sposób i mamy tego Michaela Waldrona, który w momencie, kiedy to nagrywamy, mamy potwierdzoną informację, że będzie scenarzystą zarówno Kang Dynasty, jak i Secret Wars i on jest tą jedyną osobą na świecie, który może się pobawić tymi wszystkimi klockami. To znaczy myślę, że nie ograniczają go ani pieniądze, ani myślę, że fabularnie nie jest w żaden sposób ograniczony, że on jest tym człowiekiem, który jest wrzucony do tej piaskownicy i może te klocki
poukładać jak tylko zechce. I teraz pytanie, czy po pierwsze, jakie macie nastawienie do Michaela Waldrona po Lokim i po Doktorze Strange'u 2? Króciutko, bo wiem, że macie bardzo krytyczne, ja akurat jestem wielkim fanem twórczości tego scenarzysty. I w jaki sposób on się może tym wszystkim zabawić? Czy myślicie, że my tutaj sobie gadamy już pół godziny o tym, jak to można z komiksów zaadaptować na film, a potem się okaże, że to jest po prostu okazja do tego, żeby Hugh Jackmana wyciągnąć z zamrażarki i na przykład, nie wiem, żeby z Robertem Downey Jr. się naparzał. Czy nie mamy zbyt przesadnych oczekiwań, a potem się skończy na tym, że po prostu zestawiamy wszystkich ze wszystkimi, żeby po prostu zrobić ten Battle Royale po linii najmniejszego oporu? To jest dla was pytanie. Jest takie ryzyko, że faktycznie scenarzyści, ale nawet nie scenarzyści, bo to Michael Waldron oczywiście robi, to nie jest tak, że nie ma żadnej odpowiedzialności, ale nie jest sam. Ma swojego szefa, ma dużo ludzi, którzy będą mówić, co mają robić. Michał też o tym mówił, że no, jak taki aktor pojawia się na scenie, powiedzmy, że to będzie Tom Hiddleston i Loki wróci, no to Tom Hiddleston ma bardzo dużo do powiedzenia na temat tego, co Loki jako postać mówi. Jeśli to ma być film i Loki powraca po latach, no to on też nie da sobie do ust wsadzić słów, które mu się nie będą podobały. I to powoduje, że w każdym poziomie, z każdą postacią jest tej walki trochę. Nie jestem pewien, czy ten scenarzysta faktycznie, na ile on pisał serial Loki, a na ile nie. Ale to jest problematyczne, bo drugi sezon Lokiego już był pisany głównie przez Erika Martina, przynajmniej prowadzony. No i potem widziałem taką plotkę, nie wiem czy prawdziwą, że pierwszy sezon też w zasadzie bardziej był prowadzony przez niego niż przez Waldrona. Trudno powiedzieć. Mhm. A z drugiej strony na porze Imperatora na Facebooku czasami były takie dyskusje, że Doctor Strange 2 to jest słaby film, więc źle, że ten scenarzysta będzie pisał nowe filmy. A tymczasem, no właśnie, czy on napisał Doktora Strange'a? Trudno powiedzieć, bo też nie miał do końca warunków. On przepisał Doktora Strange'a. No właśnie, miał producentów, miał deadline bardzo szybki i tak dalej, i tak dalej. No bo znowu, scenarzysta na planie hollywoodzkiego filmu jest bardzo nisko w hierarchii dowodzenia. On niewiele ma do powiedzenia, on jest ważny i pisze dużo, ale tak naprawdę właśnie i reżyser za niego powie, i producenci za niego decydują, aktorzy za niego decydują i tak dalej, więc jest to ciekawe wyzwanie. Na sam koniec dopowiem, że no właśnie, podejrzewam, że po prostu Waldron będzie się inspirował jakimiś rzeczami z komiksów, no tak jak te zderzenia światów ze Strange'a, ale czy będą to tylko nazwy i pojedyncze pomysły, a fabuła, czyli te zachowania postaci będą już całkowicie autorskie, czy faktycznie będziemy mogli zobaczyć, że jest to adaptacja jakiejś wersji komiksowej, no to trudno mi przewidzieć. Nie podejrzewam, żeby jakoś mocno się inspirowali którymiś komiksami, tylko raczej będą stworzyć swoje rzeczy. Ja to podbiję, bo to jest tak, że oczekiwania budowane na komiksach będą zawsze na tym etapie rozczarowujące. Z bardzo prostego powodu MCU się rozpędziło w swoim kierunku, te postacie wyrosły w jakąś stronę i ta strona nie pokrywa się, nawet jeżeli jest gdzieś tam czasami zbliżona, to nie pokrywa się z tym, co dana postać w komiksach, danych komiksach, bo to też bywa, że różnie z tymi charakterami postaci w różnych zeszytach czy w różnych tytułach pod batutami różnych scenarzystów, że dana postać po prostu reprezentuje to albo siamto. Więc na tym całym poletku ten nieszczęsny Waldron ma sporą swobodę, jeśli chodzi o pisanie, ale wydaje mi się, że no musimy pamiętać o tym, że te filmy też nie powstają tak autorsko, jak się zwykle o scenarzystach czy o scenariuszach myśli, tak? Tutaj raczej Feige jest już powiedzmy tym mastermindem, który gdzieś ze scenarzystami dyskutuje o swoich pomysłach, on też ma jakieś wyobrażenia, jakieś oczekiwania, wie, w którą scenę to ma pójść. Pewnie jest według wszystkich doniesień, jakie czytałem, otwarty na dyskusje, otwarty na nowe pomysły, ale też skory do odrzucenia tych, co nie działają, tak? I bardzo często to są pomysły z komiksów, te, które są trochę bardziej tongue on cheek i albo on the nose, więc tutaj przepraszam za makaronizm, ale tak to wygląda, że jednak Waldron może podrzucać pomysły Feigiemu i może nawet ma jakiś kredyt zaufania, bo przy całym moim krytycyzmie wobec Doktora Strange'a mam wrażenie, drugiego Doktora Strange'a mam wrażenie, że tam więcej tych elementów
no, które mnie osobiście drażnią i męczą, to jest dzieło Sama Raimiego niż samego Waldrona, że tutaj więcej problemów wynika z tego, że się nie zgadali dosłownie ci scenarzyści, chociażby z tym, co się działo na planie WandaVision i jak finalnie ten serial wybrzmiewał, bo gdyby poprowadzili go inaczej, być może po prostu to się albo komunikacja była trochę lepsza, być może to się po prostu by inaczej zazębiało, no ale tutaj Burzon ma rację w momencie, w którym mamy scenarzystę, który dobra, być może teraz będzie miał troszkę więcej do powiedzenia, bo będzie troszkę lepiej zarabiał, ale jednak jest na planie dosyć nisko, jeśli chodzi o proces decyzyjny, a jednocześnie musi być obecny, bo to jest tak, że jeżeli aktor ma swój pomysł na rolę, ale on z kimś gra i ci inni aktorzy nie wejdą w tę rolę tak, jak aktor by chciał, to ten scenarzysta musi przyjść im przypisać rolę. To się działo bardzo często na planie chociażby pierwszego Ironmana, taka dygresja na szybko, że Jeff Bridges jest aktorem, który potrzebuje scenariusza, bo nie zdzierży, a Robert Downey Jr. grał przez siebie i po prostu wymyślał na poczekaniu. I jeszcze powiedzmy Gwyneth Paltrow weszła, bo ona też jakby potrafi płynąć na zbudowanej przez siebie postaci, a Bridges potrzebował po prostu kwestii, tak? Które czterech scenarzystów Ironmana, przynajmniej tam było cztery osoby, które pisały ten scenariusz, po prostu podrzucały mu, czy dopisywały w ramach jakiegoś tam pracowania, czy przepracowywania tych wszystkich scen. I to tak wygląda. Więc w momencie, w którym takim mastermindem za całym pomysłem kreatywnym jest raczej Feige do spółki pewnie z kimś, być może właśnie z Waldronem na tym etapie. Przypominam, że to bracia Russo byli w trzeciej fazie kimś takim, kto trochę nadawał ton. Mocno podpowiadał. Tak, i temu jak to ma wyglądać i jak to widzą. Wcześniej był to Joss Whedon właśnie w drugiej fazie. To po prostu był jakiś taki, była taka jakaś kanwa, osnowa, na której to wszystko było konstruowane i ten scenariusz, powiedzmy Endgame, czy wcześniej Infinity War, on się musiał trzymać tego podstawowego założenia, też z bardzo prostej przyczyny rzeczy prowadziły do siebie, tak? Ja się zastanawiam tutaj nad trochę czymś innym, czy jeżeli faktycznie dojdzie do jakiegoś takiego miszmaszu w ramach Secret Wars, a wszystko na to wskazuje, to czy twórcy poszczególnych segmentów niejako, czy segmentów odpowiedzialnych za poszczególnych superbohaterów będą mieli coś do powiedzenia na temat tego, jak tych bohaterów poprowadzić w podobny sposób, w jaki mieli do powiedzenia twórcy przy Infinity War, bo tam przypominam, że był okrągły stół, tak. To było ładnie też marketingowo wykorzystane, jak się tam Waititi spotkał. Jeżeli był Thor, to Waititi przychodził, tak. Tłumaczył właśnie im, jak mają pisać tego Thora. Tak. Gunn oczywiście. Jest totalny shift tonalny, to jest gołym okiem widoczne w trzecich Avengers, kiedy cięcie, jesteśmy ze strażnikami i to jest zupełnie inna narracja kinowa, tak? No, to się mogło... Ja uzupełnię twoją wypowiedź, bo ten film, zarówno Avengers 5, jak i 6 został zapowiedziany na San Diego Comic-Con w 2022 roku i od tego czasu minęły już dość sporo i premiera była zapowiedziana na rok 2025 i oryginalnie Kang Dynasty miał wyewoluować w Secret Wars. To miały być filmy, które dzieli pół roku. Bodajże jeden miał być w maju, drugi miał być w grudniu. No, ten odstęp czasowy miał być niewielki. I potem te filmy odkładano w czasie, a potem zrobiono roczną przerwę pomiędzy nimi. Domyślam się ze względu również na strajk, czy powszechne niezadowolenie branży VFX i różne komplikacje i tak dalej, że byłoby to po prostu technicznie niewykonalne zrobić dwa filmy Avengers w jednym roku, ze względu przede wszystkim na postprodukcję, żeby one były po prostu jakościowe, więc trzeba było je rozdzielić o tą roczną przerwę. Ale to również stwarza nam fenomenalną możliwość, żeby tą historię uzupełnić jakimś filmem pomiędzy. To znaczy, jak mieliśmy Infinity War i Endgame, to pomiędzy mieliśmy Captain Marvel i mieliśmy Ant-Mana 2, tak? Nie wydaje mi się, że w 2026 roku dostaniemy jeden film, w 2027 roku drugi film. Pojawia się fenomenalna okazja, żeby między jednym Avengers a drugim Avengers zrzucić jakiś film, który by dopowiedział historię do Secret Wars. To nie musi być, to prawdopodobnie będzie jakiś nowy tytuł, tak? No bo te wszystkie tytuły, o czym już Bartek powiedział, w 2025 roku są upchane. I teraz pytanie do was. Jaki film byście widzieli pomiędzy jednym Avengers Kang Dynasty a Secret Wars? Tylko to nie mogą być tajne wojny Deadpoola adaptacja, tylko to musi być coś ciekawego. Ja mam swój typ, ja powiem na końcu. Bartek. X-Men. Obojętniacy. Tak. I X-Men. Po prostu X-Men. Mhm.
Ale też chyba nie dlatego, że Tajne Wojny, tylko dlatego, że... Po prostu, żeby były już. Szkoda czasu, nie? Jeżeli miało być tak, że konsekwencją Avengers 5 jest Avengers 6, jest ta konsekwencja World Shattering, że nie ma świata przez jakiś czas, to ja bym nawet chyba nie chciał, w tym sensie, że tutaj jeżeli cokolwiek, to mogłyby być jakieś właśnie interquele, czyli trochę jak Ant-Man i Osa, dzieje się w trakcie Infinity War w zasadzie, czyli coś, co jakby nam podbija troszkę tę stawkę albo dokłada pewne informacje, być może trochę wypukla pewne postacie, które zdążyliśmy zapomnieć. I tutaj chętnie spojrzałbym na coś właśnie, co zdążyliśmy zapomnieć, czyli może to być film o Blade'ie. To może być film drugi Eternals, tak? Oba w tym momencie w limbo, tak? Development Hell tak zwanym. Czyli chyba Eternals 2 bardziej w limbo. No bo jeszcze jednak z Blade'em się coś tam dzieje. Tak, no. Blade ma scenarzystę. Tak, w każdym razie coś takiego właśnie, być może z tego właśnie ogonka, który nam gdzieś umknął, tak? Raczej nie nowy tytuł, bo z tym bywa różnie. Myślę, że tutaj ta strategia kanapki, która wygrała przy okazji Captain Marvel, który moim zdaniem jest filmem nieco mniej udanym od Marvels, ale wygrał wszystkie pieniądze świata, był włożony między dwa filmy o Avengers. Tak? To jest coś, co tutaj być może będzie też wymyślone czy pomyślane przez włodarzy MCU jako sposób na wyciągnięcie trochę bardziej kryptycznych tytułów, bo no, z racji towarzystwa właśnie w tym kalendarzu premier mogą uchodzić za nieco bardziej istotne. I ten pociąg po prostu hype'u po prostu będzie je ciągnął za sobą. Więc jeśli już to cokolwiek takiego, bo raczej nie znając finalnego kształtu Battleworlda i tego, czy faktycznie będzie jakiś Battleworld w takim stylu, w jakim komiksy to ustawiały, na co ja się mówię, nie nastawiam przesadnie, bo być może jest to pomysł odrzucalny, być może Feige ma lepszy pomysł, albo ktoś, albo Waldron, albo obaj, albo ktoś, kto z nimi będzie nad tym współpracował, być może nasza Ziemia po prostu w MCU będzie takim Battleworldem. Po prostu, będą wrzucone postacie z różnych wymiarów, z różnych uniwersów, ale nie będzie podziału na strefy, na te różne światy, tylko po prostu będziemy mieli kolejną bitwę w Nowym Jorku, wersję którąś tam. I po prostu będą różne postacie ścierały się ze sobą. Przepraszam, że ci... Jeżeli tak... już jasne, ja bardziej myślałbym, że jeżeli już to będzie, ma być Battleworld, to mocno post-apo. W tym sensie, że... Zniszczony totalnie. Tak, że jeżeli cokolwiek będzie jakimś premisem po tej sadze, to taki trochę soft, nie chcę powiedzieć soft tribute, ale taki reset do sytuacji, w której jesteśmy w stanie ogarnąć ten świat jako widzowie. My albo w ogóle widzowie niedzielni, tak? Gdzie będzie można miękko przejść chociażby do Fantastycznej Czwórki czy do X-Menów w takim stopniu, czy do Doktora Dooma, tak? Bo jego nieobecność w MCU jest trudna do wytłumaczenia, ale jeżeli on będzie okaże się być tym Doktorem Doomem gdzieś tam po jakichś takich dramatycznych wydarzeniach, to jest to łatwiejsze do przełknięcia dla widzów. I druga sprawa, którą gdzieś tam mam z tyłu głowy i nie wiem na ile ona wisi na tablicy u Feige'ego, ale trochę wisiała przy Endgame, znaczy, że film Avengers Endgame to jest odpowiedź na kwestię Tony'ego Starka z pierwszego filmu Avengers, że jeżeli nie zdołamy ocalić Ziemi, to chociaż ją pomścimy, tak? I trochę jakby wydaje mi się, że o to będzie chodzić, czy o to chodzi Avengersom MCU generalnie, i jeżeli zostaniemy ze światem, który jest totalnie zniszczony, to Secret Wars może być właśnie takim próbą pomszczenia Ziemi, znowu, tylko na trochę większą skalę. I to może być coś, co będzie taką stawką, z którą zostawieni widzowie po prostu bardziej będą chętni zobaczyć, dobra, co tym razem ci superbohaterowie z tym zrobią, bo dobra, wiedzieliśmy, jak zniknęło połowę świata, czy połowę ludzkości, ale teraz mamy po prostu Resident Evil 3, tak, i co, jak oni się w tym odnajdą, prawda? I tutaj faktycznie jakieś filmy włożone w kanapkę mogą nam pokazywać, nie wiem, Terminatora Dzień Sądu, tak, czyli ewentualnie takie sytuacje katastroficzne, w których bohaterowie, dobra, wygrali coś tam, pokonali gangstera, a tu nagle Kang właśnie rozwalił wszystko, czy coś, tak? Czy takie filmy w stylu War 1, gdzie też kończy się apokalipsą technicznie, tak? Mimo że zwycięstwem. Tego typu narracje podbijające stawkę Secret Wars to chyba coś, co moim zdaniem zadziałałoby najlepiej. Kevin, jeśli słuchasz, to jest ten pomysł, który ja mam. Albo, i to jest żart, ale głupi,
Będzie to kontynuacja Secret Invasion, czyli zrobią Armor Wars, które nie jest powiązane ani z wszystkimi poprzednimi filmami, ani z następnymi, taki Elseworld, którym jest tylko właśnie ten War Machine, po prostu Armor Wars i tyle. I zrobią taki jeden film, który nie jest powiązany z niczym. Mhm. Tak jak Secret Invasion jest. I on zarobi wszystkie pieniądze świata, bo będzie włożony między dwa filmy Avengers, ale to byłby trolling chyba no, trudny do zaakceptowania na tym etapie. Ja mam taki pomysł, bo rok temu nagrałem materiał vlogowy, dlaczego Doctor Strange i Strażnicy Galaktyki nie pojawią się w Avengers Kang Dynasty i tam jeszcze nie znaliśmy tego, jak się potoczy Loki 2, jaka będzie sytuacja prawna Jonathana Majorsa. Jakby ja w dużym telegraficznym skrócie, że Kang Dynasty to jest klasyczna inwazja na Ziemię, ma tylko po prostu taka podrasowana, nawet zdecydowanie większą skalę, można po prostu łatwo zaadaptować ten komiks i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym nie widziałem potrzeby, żeby Strażnicy Galaktyki z powrotem wracali na Ziemię, poza Star-Lordem, no bo to już wiemy, że on został na Ziemi, on by się mógł tam pojawić w tym Kang Dynasty jako uczestnik ziemskich wydarzeń, a Doktor Strange po prostu mógłby wyruszyć na kolejną multiwersalną przygodę z Charlize Theron i powrócić dopiero w Secret Wars, żeby po prostu z bardzo prostej przyczyny, żeby wyciąć jak najwięcej postaci i skupić się na tych nowych Avengers, tak? Na nowym Kapitanie Ameryce, na Captain Marvel, która jest ciągle postacią w fazie tworzenia i jeszcze paru innych postaciach. Shang-Chi'emu dać na przykład więcej miejsca i tak dalej, żeby trochę jak usunięcie Ant-Mana z Infinity War i Hawkeye'a. No nie było tam dla nich miejsca, więc po prostu zrobiono różne rzeczy, żeby oni po prostu w tej wielkiej wojnie w Wakandzie nie uczestniczyli. I dokładnie tak będzie ze Strange'em i ze Strażnikami Galaktyki, wydaje mi się, gdyby zechciano po prostu te historie zaadaptować. I ja uważam, że ciągle ten pomysł ma sens w przypadku Doktora Strange'a, bo Doktor Strange po pierwsze mamy zrekrutowaną Charlize Theron, która nie będzie czekała do 2028 roku na Doktora Strange'a 3. Nie wydaje mi się. I czytałem kilka wywiadów z Benedictem Cumberbatchem, który mówił o tym, że on potrzebuje chwili oddechu od roli Doktora Strange'a, bo on był w czterech filmach kolejnych Doktorem Strange'em i potrzebuje chwili oddechu. No i tam po drodze zrobił 1917, jeszcze parę innych produkcji. Więc wydaje mi się, że mogliby na przykład w przyszłym roku zapowiedzieć tego Doktora Strange'a 3. I on by mógł nam powrócić do Dormammu, ustanowić nam interesujące koncepty pod Secret Wars i właśnie w momencie, kiedy skończy się fabuła Doktora Strange'a 3, wydarzy się ten rozpad multiversum i na przykład Doktor Strange będzie jedyną osobą, która, od której może się w ogóle zacząć, nie wiem, tworzenie nowego świata, albo nie wiem, Doktor Strange 3 kończy się spotkaniem Doktora Strange'a i Lokiego na przykład, że możemy tego Doktora Strange'a wyprowadzić trochę poza czas i cały świat może się skończyć, ale bez Doktora Strange'a na przykład i u boku Charlize Theron z oscarową aktorką. W ten sposób by to widział, ponieważ wydaje mi się, że Doktor Strange 3 jakby ma potencjał na to, żeby budować nam pod to wielkie multiwersalne wydarzenie i wrzucony po Kang Dynasty, gdzie wiemy, że kończy się świat, mamy taki wielki cliffhanger, wchodzi Doktor Strange jako bardzo lubiana postać, jako postać, która ma też swoją bardzo dobrą historię w box office. I może uratować. Chcecie, może uratować, tak? I wchodzi Doktor Strange 3 przed właśnie, na przykład w grudniu na gwiazdkę. I może być taką jedną wielką zapowiedzią Avengers Secret Wars. Wydaje mi się, że to idealny jest pomysł. Jeśli mogę, dwie rzeczy. Po pierwsze, tak, bo Charlize Theron raczej nie zgodziła się tylko na te dwie sekundy w jednym filmie, tylko pewnie coś by jeszcze chciała zrobić. A to fajna aktorka, więc no myślę, że jak już się z nim zaczęła dogadywać, to o czymś konkretnym. A trochę o tym zapominam, bo ludzie też nie trudno spamiętać te wszystkie sceny po napisach. I tutaj Charlize Theron jakby faktycznie no, ma miejsce w tym świecie, więc jeszcze jakiś film jej się należy. Ale nie wiem, czy widzieliście takie plotki a propos Doktora Strange'a 2, że jednym z reżyserów, z którymi Marvel rozmawia, to jest podobno Sam Raimi. I że jeśli chodzi o film Avengers, Dynastia Kanga być może Secret Wars, to właśnie z samym Raimim chcieliby ten film realizować. To jest specyficzne, bo Doctor Strange nie jest multiversum obłędu, nie jest jednoznacznym hitem. To zarobił bardzo dużo, ale nie wiem, czy można mówić, że jest aż takim sukcesem.
Sam Raimi też już swój wiek ma, nie wiem, na ile jemu się podoba to, żeby takie filmy kręcić, no ale być może będzie taką osobą. Sam Raimi... Przede wszystkim sprawdził się jako strażak w Marvelu, tak? Bo przychodzi po Scottie Derricksonie w bardzo trudnej sytuacji i on jakby zrobił swoje. Jego film zarobił 950 milionów dolarów na całym świecie, globalnego przychodu. I no jasne, dużej części nie jest porażką. Tak, w dużej części publiczności się podobał, w tym mnie się bardzo podobał. Więc odniósł sukces, mimo tego, że bardzo dużo czynników zapowiadało w spektakularną klęskę. I myślę, faktycznie, że film tworzył w trudnych warunkach. Mhm. Tak, więc on jako reżyser Kang Dynasty ma bardzo dużo ta teoria sensu i jako kolejny strażak, który jest w stanie po prostu przyjść, nie obrażać się na rzeczywistość, wpójść na wiele różnych kompromisów. Z Feigiem już pracował przy jednym pożarze, ugasił go i Kang Dynasty może być kolejnym pożarem, który on ugasi. Pytanie, czy na tym etapie jeszcze jesteśmy na etapie pożaru, bo dlaczego Sam Raimi zgodził się na drugiego Doktora Strange'a, ta wypowiedź też gdzieś mi wykwitła. On bardzo chciał zobaczyć, jak się dzisiaj robi blockbustery, bo ostatni, jakim robił, to był Oz Wielki i Potężny, który był sporą klapą. 13 lat wcześniej. Tak, 13 lat różnicy było. I to też jest wiekowy reżyser. To jest reżyser, tak, który prawdopodobnie świetnie się bawi, jest rzemieślnikiem no, niesamowicie uzdolnionym, o wyrazistym stylu wizualnym, wie, co ma jak wyglądać w kadrze. Widać, że bawi się tymi kadrami. I te wizualia, które dostarczył w Doktorze Strange'u, i to mówię bez żadnej spiny, to są wizualia bardzo wyraźnie oderwane od takiej, powiedzmy, średniej marvelowskiej. Tutaj widzimy, że kilka ostatnich filmów o Marvela robili ludzie od telewizji, a tutaj nagle wchodzi Raimi, który jest smokinowym na zupełnie innym poziomie i na zupełnie innych produkcjach wypracowanym. To rzekłszy, ja bym nie chciał, żeby sam Raimi łapał się za Avengers z kilku względów. Po pierwsze, jego wyczucie estetyczne, mimo tego, że jest spore, to jest dosyć zachowawcze i gatunkowo, jeżeli on znowu wróci w te realia, które gdzieś go kręcą, to może wyjść fajnie, może nie, ale obawiam się, że może nastąpić to kosztem trochę też opowieści. Dlatego, że po pierwsze, moim zdaniem właśnie opowieść najbardziej kuleje w Doktorze Strange'u drugim, ze wszystkimi tymi kwestiami przepchniętymi mimochodem, które są zabawne i które są śmieszne na poziomie tego filmu, ale jak pytasz o całe uniwersum, to po prostu nie do końca wiadomo. Wspomniałem o tych snach chociażby, tak, o tym sleepwalkingu. Jest jeszcze kilka kwestii, które w tym filmie, oczywiście kwestia Wandy, tak, i kwestia jej traumy są bardzo mocno problematyczne. Obawiam się, że Raimi po prostu nie ma głowy na tym etapie do dbania o takie niuanse, tak, i troszkę może nie mieć czasu słuchać ludzi. Od tego jest Ultron, żeby on napisał historię, a sam Raimi po prostu przyszedł i pomyślał, w jaki sposób można wykorzystać swoje talenty opowiadania obrazem, żeby to zrealizować. Znaczy on prawdopodobnie nie zgodzi się w 100% na scenariusz Waldrona, no nie miejmy złudzeń, a nawet Doktor Strange będzie miał swoją wizję. Tak. No, ale tak to działa, tak to zawsze działa. Jakby to, co Waldron ma do powiedzenia, to jest jedna rzecz, ale Waldron też nie będzie pilnował każdego niuansu, on tego też ma ludzi, a tak naprawdę to reżyser powinien mieć świadomość, że w tym miejscu może być niuans, który rozwala światotwórczo status quo ustanowiony w innych filmach, tak, których on mógł nie widzieć albo nie pamiętać. To jest spory problem. Bracia Russo mieli tę zaletę, że było ich dwóch. Więc jeżeli jeden o czymś zapomniał, to drugi pamiętał. I to jakoś tam szło, prawda? I mieli też tam film scenarzystów. Jest taki film, który się nazywa Casino Royale i to jest taki reboot Jamesa Bonda, można powiedzieć, który wyreżyserowany był przez Martina Campbella, który parę wcześniej Bondów już nakręcił. I to jest taki fajny przykład, gdzie mamy kino bardzo gatunkowe, które ma swoje zasady. Reżyser, który ma tam te 60 parę lat, bo sobie wygooglałem, ile miał wtedy, kiedy kręcił, czyli już był takim już doświadczonym reżyserem, i udało się wyprodukować film, który jest bardzo świeży. I w tym sensie, przy odpowiednich warunkach, przy odpowiednim scenariuszu i tak dalej, to i doświadczony reżyser będzie potrafił wykrzesać nie tylko z siebie, ale po prostu z tego świata coś zupełnie świeżego i zrobić coś, co jest bardzo świeże, bardzo, bardzo fajne, trochę w jego stylu i trochę inne. Więc tu nawet nie patrzyłbym na rocznik samego Raimiego, ale czy bardziej na to, czy jemu się chce właśnie pójść w coś zupełnie innego i no właśnie, co Kevin Feige tak naprawdę zarządzi. W sensie jak on widzi to,
to, co będzie w tym Alternatywnym filmie się działo. przykładem jest tutaj, jeśli ci mogę wejść słowo, Solo, kręcony przez Rona Howarda, który też jest świetnym rzemieślnikiem filmowym, ale który w moim przekonaniu nie udźwignął tego filmu, w tym sensie, że on go zrobił mocno zachowawczego i też gasił pożar, tak? A to i tak był najlepszy film Rona Howarda od lat, bo też Rona Howard nie, jest... Nie, on przecież Wyścig, The Rush miał chwilę wcześniej. O, przepraszam, to The Rush... Zdecydowanie tak, na zupełnie innym poziomie. Myślę o tych Danach Brownach, które były dosyć nie, no, udane. Oczywiście, filmy, ale to różnie bywa. Ale właśnie, bo też z reżyserami różnie bywa, oni nie zawsze mają możliwości, żeby coś wyreżyserować dobrego, a czasami po prostu nie mają umiejętności, tak, żeby to zrobić dobrze. To panowie, kto w takim razie, bo podzielę się z taką ciekawostką o moim niezrealizowanym materiale, ponieważ w momencie, kiedy ogłoszono Destina Daniela Cretona jako reżysera Kang Dynasty, to była świetna informacja dla mnie, ponieważ no, jestem wielkim fanem tego reżysera i obejrzałem wszystkie jego filmy, począwszy od tych pierwszych krótkometrażowych poprzez fenomenalne filmy. Myślę, że najlepszym takim filmem, który jest taką wizytówką tego reżysera, jest Przechowalnia numer 12. Bardzo gorąco polecam. Dla wszystkich tych, którzy widzieli Shang-Chi'ego, jeżeli byście chcieli coś Cretona, no to Przechowalnia numer 12 to jest coś fantastycznego. To jest pierwsza jego współpraca z Brie Larson i ta rola otworzyła potem Brie Larson możliwość zagrania w pokoju u Lennego Abrahamsona. Długo bym mógł o tym opowiedzieć. W każdym razie miałem stworzony skrypt i miniaturkę z tytułem, że Destin Daniel Cretton od Sundance do Avengers. I wszystko było gotowe i w tym momencie, kiedy zasiadałem do nagrania, dowiedziałem się, że Destin Daniel Cretton jednak nie będzie reżyserował filmu z Avengers. No, myślę, że jakoś to zrealizuję, no ale już miniaturka jest do śmieci. Także jeżeli miałbym się sugerować tym, jaką wrażliwość ma Destin Daniel Cretton, to był człowiek, który bardzo mocno studiuje jednostkę i studiuje jej emocje. Znaczy wyobrażałem sobie Kang Dynasty właśnie jako film, w którym będą wycięte większość postaci. Nawet będzie ta ikoniczna scena, w której to Osa jako przedstawicielka Avengers podpisuje tą kapitulację, bo Osa jest postacią, która była przez trzy filmy i jeszcze była w crossoverze Endgame, a jest postacią, która nie ma żadnego charakteru, więc Destin Daniel Cretton umiałby po prostu naprawić po niektóre postacie, ale umiałby po prostu te skupić na kilku najważniejszych bohaterach, nadać im odpowiednią głębię, szczególnie w kontekście Captain Marvel, ponieważ z Brie Larson wielokrotnie współpracował, mógłby nadać głębię odpowiednią Samowi Wilsonowi po swoim filmie kinowym i tak dalej, i tak dalej. Mógłby do Kanga podejść bardzo w ten taki sposób, że poznalibyśmy jego motywacje, no wiemy jakie są jego motywacje, ale po prostu je tak bardziej urealnić, podszyć je takim autentyzmem. On ma taką wrażliwość i on to pokazał choćby w Shang-Chi, Legendzie 10 Pierścieni, oczywiście w ramach MCU, w ramach filmu blockbusterowego, ale wierzyłem bardzo w jego umiejętności w kontekście tej historii komiksowej. No i w tym momencie nie mamy Destina Daniela Cretona jako reżysera tego filmu. I zastanawiam się, czy oni pójdą tym tropem, czy też Kang Dynasty będzie zupełnie czymś innym. I jedyną osobą, która już miała kontakt z Marvelem, a która mogłaby iść w takie podobne tony pogłębienia postaci, to jest Ryan Coogler. I czy wy uważacie, że ten reżyser by się sprawdził jako twórca Secret Wars i Avengers Kang Dynasty? Czy macie też jakieś inne typy? Czy macie jakieś nazwisko, które jest waszym faworytem do objęcia posady reżysera Secret Wars i Kang Dynasty? To ja powiem coś bardzo leniwego, ponieważ teraz wszyscy tak będą odpowiadać, ale zdążyłem obejrzeć film Godzilla Minus Zero i co prawda Takashi Yamazaki bardziej mówi o tym, że lubi Gwiezdne Wojny, ale Godzilla Minus Zero, Minus Jeden, przepraszam, ja zawsze mówię Minus Jeden, Minus Zero. W każdym razie, nowa Godzilla. Jest to film bardzo specyficzny, ale to, co ja w nim dostrzegłem jako najważniejszą, fajną rzecz dla mnie, no nie najważniejszą, ale jedną bardzo fajną cechę, a Takashi też napisał ten scenariusz tego filmu, to są role drugoplanowe. Czyli to, co ten reżyser potrafi fantastycznie i to jest bardzo ważne w takim filmie superhero, to, żeby każda postać miała po co być w tym filmie, żeby miała jakąś swoją opowieść do opowiedzenia, żeby się czymś wyróżniała z tłumu, żeby te postaci były silnie narysowane, wyraźne. No i właśnie tam trochę na poziomie anime wręcz jest to w tym filmie Godzilla,
ale super się ogląda takie rzeczy, gdzie faktycznie my wiemy, że ta postać, która pojawia się na scenie, nawet jeśli ma tylko parę zdań, to wiemy, dlaczego tam jest. Wiemy, co ona chce osiągnąć. Możemy sobie wyobraźnią dopowiedzieć, co on tam przeżył wiele lat wcześniej, że tam właśnie ma tą wiedzę, albo tą umiejętność, albo tą charyzmę, albo to niezadowolenie z życia, bo to każdy bohater może mieć różne motywatory, motywacje tego, co nim targa. Super, to on to potrafi bardzo dobrze. I takich reżyserów muszą szukać w Marvelu, żeby te filmy trafiały do publiczności nie tylko tym, że są wybuchowe akcje widowiskowe, tylko właśnie to, że postaci większe niż życie nas poruszają. No tak, to prawda. Ale też dużo zależy od tego, jak scenariusz będzie skonstruowany i co tam będzie do zrobienia i na ile ten, powiedzmy, okrągły stół się okaże faktem. Czy będzie z czego składać ten okrągły stół? Bo tutaj też wchodzi, tak zejdę trochę na ziemię z tymi oczekiwaniami, wchodzi jedna rzecz, która zawsze akurat, jeśli chodzi o te flagshipy marvelowskie, miała znaczenie. Marvel nie dawał dużych tytułów reżyserom, których wcześniej u siebie nie sprawdził. Tak? To prawda. To dotyczy, zwłaszcza Avengers, ale dotyczy też trzeciego Kapitana Ameryki na przykład. I tutaj wydaje mi się, że mamy tę listę teraz faktycznie dosyć krótką, jeżeli mielibyśmy się tym sugerować, to zostaje nam Coogler na dobrą sprawę, ale raczej nie jest to reżyser, który byłby zainteresowany takim filmem. Zostaje nam, uciekło mi teraz Schreier, zdaje się, reżyser Thunderbolts, gdzie samo Thunderbolts brzmi trochę jak taki trochę poligon dla drużynówek. Tak, trochę tak jak Civil War był, tak. No. Trochę jak Civil War. To jest taki gdzieś tam element i zostaje nam na dobrą sprawę... Favreau jeszcze. Favreau myślę, że Favreau już jakby jest poza boiskiem. W jednych tak wojnach, tak. Ale gdyby się paliło, to... To myślę, że gdyby się paliło, to oni by braci Russo ściągali. Nawet też widziałem takie plotki, że chcą. Ale to prawda, że Inten Greyman tak wyszedł sobie, więc myślę, że jeżeli faktycznie gdzieś mieli sięgać głębiej, no to właśnie po braci Russo, ale właśnie Jake Schreier, nie pamiętam, przepraszam, nie brałem tam imienia reżysera Thunderbolts, ale to było coś takiego, pytanie właśnie na ile oni chcą iść w nowe nazwisko, bo to też jest coś, co Marvelowi po trzeciej fazie troszkę się rozlazło, na ile z winy Feigiego, na ile z winy Boba Chapeka, na ile z innych win, to nie wiem i pewnie się nie dowiemy za prędko, ale jest tak, że oni faktycznie dla tej czwartej fazy, czy dla tej fazy powiedzmy bezfazowej, która się okazała czwartą fazą, nie mieli tego kreatywnego takiego superwizora, jakimi byli bracia Russo w trzeciej fazie, a Joss Whedon w fazie drugiej, że tutaj gdzieś ten kierunek nie był widoczny. Czy to było źle? Dla oczekiwań widzów owszem. Aha, jest jeszcze Kate Shortland, tak już jesteśmy przy nazwiskach, które mogłyby gdzieś się pojawić. Shortland udał. Schreier się nazywa Jake. Jake. Jednak Jake, dobrze. Michał, ale poniekąd sobie trochę odpowiedziałeś na pytanie o okrągły stół, który wydaje mi się, że nie jest możliwy do skonstruowania, bo pomyślmy przez chwilę tak. Mamy Thora i już za niego nie będzie odpowiadał Taika Waititi, przynajmniej nie wiem, wszystko... Wyraża swoje niezadowolenie bardzo mocne z tego, jak było poprowadzone Love and Thunder i on sam mówi, że on nie będzie, znaczy czytałem, nie spodziewałbym się, że on to wróci, no, żeby wrócił. Że nie wróci, można podejrzewać, że nie wróci po prostu. Jeżeli chodzi o Captain Marvel, to mamy Nie Da Costę i to, co się działo na premierze Marvels, to jak nie została zaproszona na tą premierę, to jak promowany był ten film, plotki o tym, że ona nie kończyła tego filmu, jeżeli chodzi o postprodukcję i montaż, potem one dementowane. To jest tak, to znaczy to z tą premierą, szybko tylko wyjaśnię. Ona była na premierze. Nie Da Costa była na premierze, nie była postawiona z aktorami, który był zorganizowany na chybcika po zakończeniu strajku aktorów. Wszystko wskazuje na to, że Nia Da Costa, że tam się nie dogadali po prostu. Nia Da Costa miała imprezę urodzinową, więc nikt jej po prostu nie zadzwonił, bo ona zakładała, że... Znaczy oni zakładali, że ona już tak ma tę imprezę zorganizowaną, więc nie będą ściągać na pokaz, który też robią bardzo szybko, bo tam też aktorzy wpadli po północy, jak się strajk skończył. I ona się dowiedziała od tych aktorów, których ściągała gdzieś tam potem i się faktycznie poczuła zignorowana. No i słusznie, bo mogli jej powiedzieć, natomiast nie powiedzieli, bo myśleli, że i tak nie przyjdzie. To jest taki problem. I ale owszem, Nia Da Costa, czy się rozstaje z Marvelem na tym etapie? Wydaje mi się, że oni to załagodzą, jeżeli będzie taka konieczność, tam też duże pieniądze wchodzą w grę. Ale masz rację, dodam tylko, że jednak, jeśli chodzi o Nia Da Costę, było trochę publikacji prasowych,
raczej takich podyktowanych przez Marvela, które sugerowały, że no nie, ale ta jednak Nia DaCosta, to ona sobie jednak nie poradziła. I ten artykuł Variety, który właśnie mówił o tym, że ona nie uczestniczyła w postprodukcji, bo pojechała gdzieś tam prowadzić kolejny film, było faktycznym, no, takim jakby nieprawdziwym przedstawieniem sytuacji, w tym, że reżyser porzucał film. Nie porzucił, to wiele razy się tak zdarzało. Dziękuję panowie, że to wyjaśniliście. Po prostu chciałem powiedzieć, że Nia DaCosta wypada z okrągłego stołu. Dobrze, że to wyjaśniliście tak do cna. Po prostu o co mi chodzi? Nie będzie okrągłego stołu, bo nie ma go z kim zrobić. No, tych głosów reżyserskich za dużo nie ma. Oni się może wytworzą właśnie w tych nowych filmach. Być może, no ale nie wiem, czy te głosy będą miały znaczenie, bo jeżeli będziemy składać skład Avengers The Kang Dynasty z Kate Bishop, z Miss Marvel, z Kapitana Ameryki, czyli sama Wilsona. Shang-Chi'ego. Być może to twórcy serialowi mogą być. To po pierwsze twórcy serialowi wchodzą w grę, po drugie... Tylko czy my możemy powiedzieć, że oni są jakby idą za rękę z tymi postaciami, które dostali? No bo jeżeli chodzi o Taikę, czy Jamesa Gunna, wiedzieliśmy, że on zrobił dwa filmy i zrobi trzeci. Tak? Jeżeli chodzi o Taika, zrobił jeden fantastyczny film i fani spekulowali, tak, on zrobi to raczej 4. Mieliśmy tych twórców, mieliśmy Jona Favreau jako ukłon do tych Iron Manów, tak? On już był zaangażowany w projekty Star Warsa, w tym w okrągłym stole się pojawił. Nie wiem, czy dla kurtuazji, czy trzeba było coś powiedzieć więcej o tym, kim jest Iron Man. Po prostu tak? Przyszedł, tak. Tak. Był potrzebny, to przyszedł. Tak, jeżeli chodzi o Kapitana Amerykę, no to mieliśmy braci Russo i tutaj nie widzę takiej synergii pomiędzy twórcą a postacią, tak? Jeszcze mieliśmy to z Taiką, tej kontynuacji te głosy w ostatnich filmach też nie są tak wyraźne. Ci twórcy, nie jesteśmy do końca przekonani, czy oni są twórcami, czy nie, tych filmów. Najgłośniejszy będzie faktycznie, scenarzysta WandaVision, scenarzysta właśnie Michael Waldron pierwszego Lokiego, może teraz tego drugiego sezonu, to jest ten drugi człowiek, ale nie ma tych twórców aż tak dużo, żeby można było z nich wybierać i żeby można było myśleć, że oni faktycznie razem wspólnie mają te autorskie głosy prowadzące do jakiegoś jednego wielkiego endgame'a, czyli do crossovera. Jest efektem trochę tego, że ta autorskość, ona... Jeżeli już to jest tak trochę poza nawiasem, bo mamy super autorskie filmy takie jak drugi Black Panther, jak Eternals, jak projekt Moon Knight, tak? To są wszystko rzeczy, które bardzo się wyróżniają. Czy Czarna Wdowa, Kate Shortland też jest zupełnie innym poziomem, czyli zupełnie inną jakością niż to, co mieliśmy wcześniej i później. W każdym razie to wszystko, no i Sam Raimi oczywiście, więc całkiem sporo tego się nagle zebrało, takich autorskich projektów. No ale właśnie. Przypomniał mi się jeden superbohater, który ma swojego twórcę, z którym idzie za rękę, to jest Peyton Reed. I on chyba raczej by się nie znalazł w okrągłym stole ze względu na PR, który i przyjęcie Ant-Mana 3. Przepraszam, że ci przerwałem, bo nie ma z kim robić tego okrągłego stołu. To wynika z tego, że oni nie myśleli o tym w ten sposób i być może nie myślą nadal, że jakby na tym etapie szybkie kręcenie okrągłego stołu ze reżyserami nie jest już możliwe. Być może będą kręcić ten okrągły stół z aktorami. Bo co albo tylko Kevin Feige siedzi przy stole po prostu i decyduje. No, może, ale też wątpię. Raczej jest tak, że siedzi przy wielu stołach, ale może być po prostu tak, że trochę tutaj więcej do powiedzenia w tym momencie mają na wzór Roberta Downeya Jr. aktorzy, którzy grają określone role, tak? Bo wiemy, że Iman Vellani zrosła się z rolą Kamali Khan. Kate Bishop u Hailee Steinfeld to jest też postać właściwie kreowana od A do Z, tak? Wiemy, że tam Tatiana Maslany też jest She-Hulk na tym etapie, prawda? I też są aktorzy bardzo charyzmatyczni, aktorki w tym momencie wymieniłem tylko. No ale tak, więc wyobrażam sobie, że jeżeli to będzie szło w jakąś stronę, to być może nie w stronę okrągłego stołu twórców, ale właśnie w stronę takiego miszmaszu kreatywnego, do którego będzie się dokoptowywać twórców segmentów, może, nie wiem, jak to wyjdzie, albo się będzie podpytywać, być może, nie wiem, twórcy Bad Girl wrócą na pokład Marvela po tym wszystkim, żeby po prostu poprowadzić znowu Miss Marvel, czy podpowiadać. Znaczy ten pomysł, który wrzuciłeś, jest fantastyczny, bo ja widzę taki, promocyjnie to by było świetne, okrągły stół, przy którym siedzi na przykład Ryan Reynolds jako Deadpool, Tom Hiddleston jako Loki, z tym całym bagażem producenckim oczywiście,
oczywiście. No Ryan Reynolds tak. Też producent, tak? Więc, oni mogliby w tej roli wystąpić. Chris Hemsworth, nie wiem, czy był producentem czegokolwiek, ale zżył się z rolą Thora tak od 2011 roku. Zwróciłeś mi uwagę na to, że właścicielami tych postaci nie są twórcy, ale są, nie są reżyserzy i scenarzyści, tylko ci aktorzy, a duża część z nich ma jakieś tam, powiedzmy, zaplecze producenckie. Brie Larson jest fantastyczną producentką programów telewizyjnych, więc ona, czy teraz mamy jej serial Lessons in Chemistry, lekcje chemii bodajże. Apple TV. Zresztą dostała nagrodę Emmy za produkcję w wirtualnej rzeczywistości. Dużo by na ten temat mówić. Natomiast może oni to jest metoda, że faktycznie zwracamy trochę do jakiegoś nowego modelu systemu gwiazdorskiego, który na chwilę w Hollywood przestał funkcjonować już jakiś czas temu, ale trochę w osobach takich jak Ryan Reynolds może się, czy właśnie Brie Larson, czy tych, które próbują łączyć aktorstwo z produkcjami, czy z jakimiś innymi obowiązkami w przemyśle filmowym, może się odradzać i być może to jest wózek, na który Feige mógłby skoczyć na tym etapie, bo myślę, że on tego nie zaplanował, tylko po prostu musi płynąć z falą w tym momencie, jeżeli chce tę falę utrzymać w podobnym stylu, bo może być tak, że to wszystko będzie wyglądało jeszcze inaczej, prawda? Że Peyton Reed jednak zgodzi się zrobić fantastyczną czwórkę i z rzutem na taśmę Secret Wars. To by było straszne, ale trudno. Nie wiem. A być może, tak jak Bożo sugeruje, będziemy mieli reżysera zupełnie innej parafii, który przyjdzie po prostu posprzątać po nieco mniej rozgarniętych czasami twórcach, mniej, powiedzmy, nawet nie rozgarniętych, bo to nie jest kwestia ich rozgarnięcia, to jest kwestia tej ich, powiedzmy, stanowczości w kreowaniu własnej wizji, bo bardziej tutaj jest problem, że niektórzy z tych... I w czasie, i w uległości producentom i tak dalej. No ale wiadomo, że, nie wiem, jeżeli masz wyrazistego producenta, który postawić na swoim, jak Ryan Reynolds, jak Tom Hiddleston, czy reżysera takiego jak Sam Raimi, no to z nimi się inaczej rozmawia niż z, jakby nie patrzeć, młodymi twórcami z obiegu telewizyjnego przede wszystkim, prawda? Panowie, mam w skrypcie napisane wielkimi literami, że muszę zapytać o plotkę, która ostatnio się pojawiła, czyli że prominentnymi postaciami w Secret Wars będzie Wolverine, Hugh Jackman i jakaś wersja Spidermana. Podejrzewam, że chodzi o Tobiego Maguire'a. Ja jestem niesamowicie podekscytowany takim duetem i to, że w ramach Secret Wars możemy zestawiać absolutnie każdą postać z każdą i może to być okazja do spektakularnych powrotów, jest jakby punktem wyjścia do takiego wielkiego pytania, co wy jako fani komiksów, filmów chcielibyście zobaczyć, co jest waszą taką wewnętrzną potrzebą, że musicie zrobić takiego Leonardo DiCaprio, o, tego kojarzę, tą osobę akurat chciałem. Czy jest jakiś duet, czy jest jakieś trio, czy jest jakiś zespół, którego bardzo, bardzo, bardzo chcecie obejrzeć w ramach tego Secret Wars? Ja już od razu powiedziałem, że to jest Spider-Man i Wolverine, bo chciałem zobaczyć ten duet Tobey Maguire i Hugh Jackman w dowolnej konfiguracji. Wyślijcie ich na SideQuest, jak oni na przykład, nie wiem, zbierają grzyby w lesie, cokolwiek, no albo siedzą w pokoju, tak jak Bartek tutaj podpowiedział, jak oni siedzą we dwóch w pokoju i sobie dyskutują. I dyskutują. Tak, fantastycznie, nawet nie muszą się przebierać, nawet bez charakteryzacji. Ja bym to kupił, przecież te wszystkie junkety, te wszystkie konferencje prasowe, gdzie postaci Hugh Jackmana i Tobiego Maguire'a przecież ludzie by zwariowali. To będzie coś epickiego. Czy wy macie jakieś takie swoje fanowskie zaścianki, że chcielibyście zobaczyć to w Secret Wars? Moją fanowską zaścianką jest taka, żeby zobaczyć dobry film. Bo to nie jest wcale takie oczywiste. Lepszy niż Czas Ultrona, to jest jakby to, co bym chciał zobaczyć. Czyli niezbyt ambitnie do tego podchodzę, ale ja nie jestem człowiekiem, który Czas Ultrona jakoś szczególnie gnoi, więc uważam, że po latach zestarzał się całkiem nieźle, więc myślę, że okej. Okay. A z takich, powiedzmy, naprawdę takich nerdowskich nerdgazmów to mam jedną, ale zanim to odniosę się do tej plotki o Spider-Manie i o Wolverine, bo ona jest ufundowana moim zdaniem na takim życzeniu, które wyrażają komiksy o New Avengers, zwłaszcza Briana Bendisa, gdzie jest świetny banter zawsze, o tam właśnie Bożol ma za sobą, między Spider-Manem a Wolverine'em i dyskusje. Ja czasem wspominam... Siedzenie na dachu i picie piwa. Albo to, że tam w pewnym momencie Peter czy Spider-Man
ma pretensje o to, że tam usankcjonował nowego członka Avengers, którym jest ktoś, kogo on nie lubi, tak? I dostaje informację, ale Kapitan Ameryka za nią ręczy, Kapitan Ameryka ręczy za Wolverina. Wolverine, co ja robię w tej dyskusji w ogóle, tak? To akurat przechodził, tak? I tego typu jakieś właśnie utarczki słowne, coś, co Bendis świetnie między nim pisał. Pewnie, że to by świetnie wyszło. Ale to by świetnie wyszło, myślę, przy troszkę innym kalibrze aktorskim niż prezentuje Tobey Maguire. Że tutaj, jeżeli cokolwiek, to musiał to być Andrew Garfield. Albo Tom Holland. Ale wydaje mi się, że na etapie, powiedzmy, takiego banteru na poziomie bendisowskim, to Garfield byłby lepszy. Bo Garfield jest, co ukazało No Way Home, aktorem zupełnie innej skali niż dwaj koledzy po fachu, inne pająki. Mimo tego, że Tom Holland oczywiście też jest świetnym Peterem Parkerem i chyba bardziej jest moim Peterem Parkerem na tym etapie niż dwa poprzedni. Niemniej doceniam to. Zarazem, jeśli miałby się pojawić Spider-Man jako pamiętna postać, to Sony nie odpuści Venoma i będziemy mieli po prostu Venomizację MCU na pełnej, no bo to jest jego origin story de facto. Ale miałem wrócić do nerdgazmu. Ja bym chciał usłyszeć jedną rzecz. Chciałbym, żeby Loki powiedział Avengers Assemble. To jest takie moje marzenie, takie domknięcie tego, żeby on zaakceptował jakby w tym momencie to, kim on jest i co robi, i żeby to on wezwał Avengers do walki o uratowanie świata na tym etapie. To jest coś, co raz, że pięknie, myślę, by domknęło jego przemianę, a dwa, że moment, w którym pierwszy przeciwnik ustanawia, czy jakby akceptuje to, że jego antagoniści, czyli protagoniści filmu są niezbędni światu, jest zawsze fajny. Dragon Ball cały stoi na tym motywie i uważam, że to totalnie mogłoby zadziałać również i w tym świecie przedstawionym. Tyle ja, dziękuję. Ja bym chciał, żeby w ogóle zaczęli nadużywać Avengers Assemble, bo nigdy to nie było jeszcze wykrzyczane. Ja bym chciał, żeby to krzyczeli, tak jak to w komiksach jest zawsze, że te dymki są takim grubym boldem napisane, żeby było widać, że krzyczą, że się asemblują. I to by mi się bardzo podobało. To o tych relacjach właśnie, to najfajniej działa w komiksach Bendisa, kiedy Spider-Man jest Spider-Manem, a Wolverine Wolverinem. I to nawet nie, że to jest duet, bo takie komiksy duetowe też czasami się zdarzały, tylko właśnie w tej całej grupie, gdzie wszyscy próbują coś zrobić i Tony Stark jest cały biznesowy, a Kapitan Ameryka jest taki, no pamiętajcie, że musimy to wszystko robić razem. Wolverine idzie szukać piwa albo pali papierosy czy cygara, a Spider-Man sypie żartami, bo się stresuje. I to fajnie działa. Civil War Spider-Man był postacią trochę niepotrzebną, ale właśnie dodawał tej takiej Avengersowości, że właśnie jest i powie coś głupiego, niekoniecznie pasującego, ale do filmu to fajnie działa. Natomiast cały czas moim ulubionym, im dłużej czytam komiksy, tym bardziej zostaję właśnie przy tym, że to jest moje ulubione. Tym motywem komiksowym są młodzi superbohaterowie, Young Avengers, Champions i tym podobne grupy. W związku z czym i najbardziej bym chciał, żeby Kate Bishop biegała z Miss Marvel albo i żeby wspólnie biegały i komentowały, co się dzieje w świecie. Nie wiem, kto jeszcze z młodych tam się nadaje. Mam nadzieję, że She-Hulk na przykład stanie się lepszą postacią filmową i w MCU będzie dla niej jeszcze miejsce właśnie na bycie alternatywą dla Spider-Mana, bo ona też musi coś komentować, tylko ten komentarz jest zawsze trochę inny. No ale tak, te silne postaci, żeby one miały dla siebie miejsce, to by mnie najbardziej cieszyło. Jeszcze na sam koniec pytanie, bo ten film zostanie na moim kanale na YouTubie już wiecznie i to, co zostanie wrzucone do internetu, to już nie zginie, więc być może oglądają nas ludzie w 2030 roku i później i będą mogli zweryfikować to wszystko, co my powiedzieliśmy. Pozdrawiamy was z roku 2023 i przełom 2024. Pytanie na koniec. Czy Robert Downey Jr. powróci jako Iron Man Tony Stark do Avengers Secret Wars lub w ramach Avengers Secret Wars? Tak lub nie? Według was? Nie. Nie. Jeszcze nie. Ja też sądzę, że nie. Aczkolwiek jeżeli Marvel będzie się sypał i każda kolejna produkcja będzie w topą, to zakładam jeszcze taką ewentualność. Póki co na moment tego nagrania uważam, że nie, ale jeżeli te kolejne filmy bo Deadpool myślę, że będzie hitem, ale te filmy w 2025 roku będą klapą i Kang Dynasty okaże się klapą, to pan Robert chyba powróci w glorii i chwale jako ostatnie koło ratunkowe, którego mogą użyć, a Secret Wars jest fenomenalną możliwością, żeby go tam gdzieś wrzucić. Ale też sądzę, że nie.
Okej. To tyle, jeżeli chodzi o nasze omówienie Avengers Secret Wars i tego, co się może wydarzyć za kilka lat, jeżeli chodzi o ten tytuł. Mam nadzieję, że im bliżej premiery, tym dostaniemy więcej konkretnych informacji o tym, kto jest reżyserem, czy Waldron został ostatecznie tym scenarzystą, czy go po drodze nie wyrzucili, czy kogoś nowego nie zatrudnili. Jak to będzie wyglądać, czas pokaże. Teraz pozostaje nam tylko czekać na kolejne informacje dotyczące tej produkcji. Dajcie znać w komentarzach, czego wy oczekujecie od Avengers Secret Wars. Kto według was będzie pełnił w nim kluczową rolę? Czy Spider-Man, czy Wolverine, czy Loki, czy może ktoś inny? Kogo chcielibyście w tym filmie zobaczyć? Zachęcam was do zostawienia łapki w górę. Jeżeli podobał wam się ten materiał, jeżeli podobało wam się to omówienie, to zachęcam was również do przekazania tego filmiku dalej. Pracowaliśmy nad nim bardzo długo, po to, żeby wam dać pewne kompendium wiedzy o tym, co wszystkim, co się może wydarzyć. Pewno wśród was jest dużo fanów superbohaterów, albo macie takich znajomych, którzy by chętnie posłuchali materiału o tym, co się może wydarzyć w nadchodzącym evencie Marvela, także udostępnijcie go dalej, prześlijcie go do znajomych. No i przede wszystkim zachęcam was do odwiedzenia kanału Pora Imperatora, na którym znajdziecie omówienia filmów, seriali, komiksów. I myślę, że to jest takie bardzo jakościowe miejsce w polskim internecie, na polskiej scenie YouTube'owej, że warto po prostu je polecić. Jeżeli byście byli głodni omówień komiksów, filmów, seriali, to tam je możecie znaleźć. To jest, chłopaki, przestrzeń, żebyście mogli jeszcze się dodatkowo gdzieś zareklamować, jeżeli chodzi o wasze sociale czy jakieś inne aktywności. Tak, polecamy Porę Imperatora na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, tam w różnych formach dzielimy się różnymi myślami, no i oczywiście na YouTubie. Tak. Tak, i to są nasze takie huby, gdzie czasem wpadają jakieś linki czy informacje o miejscach, gdzie ewentualnie jeszcze jesteśmy, bądź czasem się udzielamy, bo jest ich kilka, staramy się być aktywni, póki młodość w nas, choć już niedługo, także śledźcie nas, szukajcie nas w tych wszystkich miejscach, mam nadzieję, że to, co robimy, content, brzydkie słowo, ale content, jakiego dostarczamy, przypadnie wam, czy przypadnie wam do gustu. Was ukontentuje. Właśnie. Tak, że content będzie content. Tak. To jest to jest ten żart, który często na Porze Imperatora pada, suchy, nieśmieszny, ale w jakiś sposób satysfakcjonujący. To jest, tego też jesteśmy zdani. Dziękuję panowie za to omówienie, było mi przemiło, jestem zachwycony, że mogłem was gościć i mogłem zrobić ten materiał. Wiążę z nim bardzo duże nadzieje i mam nadzieję, że będzie się również wam podobał. Także dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapkę w górę i było mi przemiło spędzić z wami te kilkadziesiąt minut na omówieniu Avengers Secret Wars. Do zobaczenia w kolejnym filmiku na kanale. Trzymajcie się. Cześć.